Siemanko, już po 17 zaczynamy kolejną lekcję w ramach TSG Class Ten Square Games. Ja się przypomnę, nazywam się Piotrek Rudnicki i prowadzę dla Was zajęcia z podstaw Unity. Za sobą mamy 5 lekcji i to takich całkiem obszernych. Myślę, że mając je już za sobą, kiedy macie już wiedzę z tego wszystkiego, co do tej pory się odbyło. Myślę, że wystarcza to spokojnie, żeby móc już pisać jakieś własne, mniejsze lub też nawet większe projekty, oczywiście, jeżeli was wyobraźnia poniesie. Ostatnio też zrobiłem prezentację w ramach takiego projektu, który współtworzymy z Politechniką Łódzką dla ich studentów. I była to prezentacja poświęcona prototypowaniu gier. Oczywiście prezentacja jest dostępna dla was przez no, jeszcze na pewno parę dni na Twitchu. Także śmiało możecie zaglądać, dowiedzieć się, w jaki sposób tak sobie prototypować gry, tak rozplanowywać pracę, żebyście dowieźli do końca wasz projekt. Tak? To nie musi być nic dużego. To też mogą być jakieś małe gry, to mogą być, tak jak wspominałem wcześniej, duże gry, ale ważne jest to, żeby tak sobie rozplanować całą pracę, aby ten projekt mimo wszystko ukończyć, żeby się gdzieś tam nie zamotać. Ale to oczywiście jako taki, powiedzmy sobie, bonus trochę poza TSG Class. Co dzisiaj przed nami? Dzisiaj przed nami no, zajęcia z multiplayera. Będziemy sobie robili w końcu grę, w którą możemy pograć w więcej niż jedną osobę. Ponadto będzie to gra, w którą możemy grać tylko lokalnie, tak? Czyli siedzimy sobie przy jednym komputerze, natomiast z racji tego, że będzie to taki, powiedzmy sobie, lokalny co-op, będziemy mogli grać razem, tak? Więc obaj gracze widzą oczywiście ekran, czyli gramy naraz, tak? Nie mówię tutaj o grze turowej, tylko o czymś w real time'ie. No i teraz jak do tego sobie dzisiaj podejdziemy? Chcemy zrobić grę, w której będziemy mieli możliwość kontroli nad dwoma różnymi postaciami, tak? Czyli jeden gracz gra jedną postacią, drugi drugą. Będziemy chcieli mieć też jakąś trzecią postać, w którą będziemy mogli się przełączyć, niezależnie od tego, czy jesteśmy graczem pierwszym, czy graczem drugim. Jeżeli ta postać akurat będzie dostępna, no to wtedy się będziemy na nią przełączać. Tym samym ta, którą graliśmy przed chwilą, się zwalnia i ten drugi gracz może znowu z niej skorzystać. Tak? Czyli tak naprawdę każdy gracz może zagrać sobie każdą postacią. To jest taki trochę pomysł wzięty z gier typu Lego Star Wars czy Lego Harry Potter i tak dalej. Tam można było właśnie przełączać się pomiędzy poszczególnymi postaciami. Tutaj natomiast zrobimy trochę inne podejście, bo nie będziemy sobie tutaj pisali od razu sztucznej inteligencji, żeby te postaci poruszały się też za nami, bo tam tak to mniej więcej wyglądało. Tylko będziemy mieli dwie sterowalne postacie, a te dodatkowe będą gdzieś na nas, powiedzmy sobie, czekać. To mniej więcej tyle. No więc jak się do tego porządnie zabrać? Jak to zrobić tak, żeby nam się to w ogóle udało? No więc na początku ja sobie kminiłem taką rzecz. Wykorzystajmy nowy input system w Unity. On już funkcjonuje od jakiegoś czasu, od niedawna wyszedł, powiedzmy sobie, z tej fazy beta, już jest dostępny oficjalnie w Unity. Możecie sobie paczkę bezpośrednio w Unity pobrać z Package Managera. Natomiast do naszego zastosowania, czyli takiej sytuacji, w której będziemy grali na jednej klawiaturze w dwóch graczy, okazało się to nie być aż tak fajne i tak łatwe w użyciu. Być może ja czegoś nie znalazłem, oczywiście. Natomiast wymyśliłem sobie, że zrobimy sobie taką uproszczoną wersję takiego input systemu. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy mieli pliki konfigurowalne, w których zapiszemy sobie klawiszologię, powiedzmy, tak? Czyli na jakich klawiszach nasz gracz
pierwszy i nasz gracz drugi będzie musiał się poruszać, czy też wykonywać jakieś tam akcje. I chcemy, żeby nasza postać mogła być zainstancjonowana do świata. Niezależnie od tego, czy gramy graczem pierwszym, czy drugim, chcemy mieć taki przycisk typu join. Jak go klikniemy, no to tworzy nam się dopiero postać w świecie i wybierany jest do niej jakaś tam konfiguracja, ta nasza postać, w którą się wcielimy. No okej, to jak się za to zabrać? Myślę, że tak. Zrobimy sobie na początek całą konfigurację tego naszego input systemu, powiedzmy sobie, tak? Czyli całą klawiszologię sobie tutaj rozpracujemy. Druga rzecz. Przejdziemy sobie do konfiguracji gracza, żebyśmy mogli ustawić jego podstawowe parametry, takie jak prędkość, takie jak jakaś tam siła na przykład, czy nie wiem, siła wyskoku, coś takiego. Potem dopiero stworzymy sobie prefab gracza i do tego dopiero dobudujemy cały management, który pozwoli nam stworzyć to wszystko. I teraz, co jeszcze jest istotne, będziemy to robili na tak zwanym split screenie, czyli każdy gracz będzie miał swoją kamerę, która podąża za jego postacią. Jeżeli będziemy grali tylko graczem pierwszym, oczywiście, a drugi będzie nieaktywny, no to będziemy mieli cały obraz dostępny, natomiast jeżeli drugi gracz się dołączy, wtedy sobie płynnie przejdziemy do tego split screenu. To jest plan na dzisiaj i wydaje mi się, że uda nam się go spokojnie zrealizować. Ja oczywiście przypominam jeszcze, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało możecie pisać, mail jest na dole ekranu. Ponadto zachęcam oczywiście do odwiedzania mojego bloga i kanału na YouTubie, gdzie oczywiście znajdziecie wszystkie do tej pory stworzone lekcje i przymierzam się już powoli do jakichś takich mniejszych tutoriali, żebyście oczywiście sobie też mogli douczyć się czegoś szybko, powiedzmy sobie, bo myślę, że to będą takie seryjki do 20 minut raczej będę się starał zmieścić z czymś takim, a nie takie obszerne jak w TSG klasy 2,5 godzinne. Okej, no to co, to lecimy. Zróbmy sobie nowy projekt w Unity. I teraz tak, do tego projektu fajnie jakbyście sobie... Oj, nie działa link do pobrania. Zaraz zobaczę, co jest nie tak z linkiem. Sorki, bo nie zauważyłem tego wcześniej, że pisaliście. O, faktycznie, coś nie hula. Dobra, dajcie mi dosłownie sekundkę, już to przygotowuję. Już zaglądam, co tutaj się mogło wydarzyć. Najprawdopodobniej po prostu nie opublikowałem tego pliku. Już patrzę i będziemy sobie przechodzili do zajęć. A fajnie, żebyście to oczywiście mieli, bo no nie ukrywam, może się to nam bardzo mocno przydać. Dobra, zrobię nowy link i wrzucę tutaj. Tak, widzę, że link z Twitcha. Sprawdźcie to, co wrzuciłem teraz na czacie. Powinno zahulać. Ja to jeszcze spróbuję dodać tak, żeby to było też widoczne na ekranie. Dajcie mi chwilkę. Zróbmy sobie tak. Tutaj. Cyk. Okej, okay. I jest, już powinien być na waszych ekranach. To link oczywiście do paczki, którą powinniście sobie pobrać. Paczka jest mała, także myślę, że zaraz będziemy sobie mogli spokojnie zaczynać. Okej, to ja, że tak powiem, link też już stąd zabieram, żeby nam nie przeszkadzał na ekranie. I możemy jechać. Śmiga, super, fantastycznie, cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, to tak. Zaczniemy sobie właśnie od zaimportowania tej paczki. I teraz tak, muszę to sobie szybko znaleźć, bo sam nie pamiętam dokładnie, gdzie ja to sobie schowałem na dysku. Tu, okej. Dobra, no i co mamy w tej paczce? Co ta paczka zawiera? No zawiera trochę kodu, bo stwierdziłem, że akurat to będą takie całkiem proste klasy, które
na sam koniec pewnie albo gdzieś w trakcie omówię, żeby sobie tym nie zawracać specjalnie głowy. To są rzeczy, które będą nam obsługiwały trochę otoczenie, tak? Są tutaj drzwi, to jest prawie to samo, co robiliśmy sobie ostatnio przy lekcji z tymi naszymi pokojami. Tutaj mamy jakiś przycisk, który będzie można nacisnąć, tutaj będzie przycisk, który zareaguje, jeżeli będziemy na nim stali na przykład. Respawner będzie nas przenosił na pozycję startową, jeżeli gdzieś spadniemy w jakąś tam przepaść. Show up object to jest skrypt, który po prostu pojawia jakiś przedmiot na jakiś określony czas. No i usable to jest oczywiście klasa jakaś tam abstrakcyjna, która będzie nam obsługiwała te nasze przyciski. Dalej mamy materiały, to będą nasze jakieś tam postacie, jakoś sobie pozwoliłem je nazwać, Jumpy, Speedy, Strongy, to będzie się odnosiło do ich jakichś tam umiejętności. Dalej mamy Enviro oczywiście, czyli będziemy mieli jakiś przycisk, drzwi, coś tam, to będzie bardzo uproszczona sprawa. No i mamy prefab levelu, który jest dla nas dosyć istotny. Zaimportujmy to sobie i wrzućmy sobie oczywiście level na początek. O, od razu wywala się nam od razu się nam wywala jakiś mały błąd, ale aha, dobra, okej. Okay. Jeżeli Wam się on oczywiście pokazuje w skrypcie push step, że nie zna takiego namespace'u czy nazwy jak playable character, spokojnie, na razie sobie zakomentujemy tę linię, a potem oczywiście playable character się u nas pojawi. Dobra, więc wejdźmy sobie od razu do tego skryptu. Musiałem przy eksporcie po prostu gdzieś to przeoczyć, także wybaczcie. No i jedziemy. To tak, gdzie on się... A, tutaj się pojawia. Dobra. To możemy na chwilkę sobie w ogóle zakomentować całość. Polecam do tego użyć sobie ukośnik gwiazdka i potem gwiazdka ukośnik. Dzięki temu nie musimy komentować każdej linii osobno, tylko... Czy można znaleźć moje poprzednie lekcje, bo na kanale TSG chyba nie ma wszystkich? Tak, na kanale TSG na YouTubie nie ma wszystkich moich lekcji. Tak jak wspominałem, wszystkie moje lekcje znajdują się na moim blogu i na moim kanale prywatnym na YouTubie, na stronie developerodzera.com.pl. Już dopisuję też tutaj... Proszę Cię bardzo. Możesz sobie tam spokojnie wejść. Wszystkie dotychczasowe lekcje się tam znajdują, plus jeszcze parę innych artykułów, trochę dawno już pisanych, ale myślę, że też nowe rzeczy oczywiście odnośnie samego bycia tym deweloperem od zera będę też tam pisał. Okej, jedziemy sobie z tematem, bo czas nas goni, a już trochę się tutaj rozgadałem. Mamy tak. Ten push step możemy sobie to na razie wyłączyć. Jak mamy zakomentowane, to oczywiście błąd, który nam się tutaj pojawiał, powinien nam zniknąć i już mamy czystą sytuację. Okej, myślę, że możemy sobie zmienić nazwę sceny na coś bardziej przyjemnego. Nazwijmy to game. Zróbmy reload. I okej, i wczytajmy sobie tego naszego prefaba z levelem. Mamy go. Okej, to na dzień dobry, to co jeszcze możemy zrobić, bo w tym momencie to wszystko jest ciemne. Ja to zwykle powtarzam, więc zrobimy to sobie oczywiście i tutaj. Wejdźmy sobie u góry w window, przejdźmy do rendering i mamy lighting settings i dajmy auto generate, dzięki czemu oczywiście światło real-time'owo nam się tutaj ładnie pojawi. Dobra, co mamy widoczne na ekranie? Co tutaj się dzieje? Ja sobie tutaj wyłączę jeszcze gizma, żeby w oknie gry nie pojawiały nam się, nie pojawiały mi się kolajdery. Co my tutaj mamy? No mamy jakiś sobie poziom, on jest w tym momencie w 0.0.0, co oznacza, że jeżeli będziemy mieli postacie, które będziemy sobie spawnowali do świata, to one nam będą wpadały w ten dół. Tego nie chcemy, więc na początek przenieśmy sobie na pozycję w Z 40, jeżeli oczywiście tego nie macie. Ja to mam już, tak? Natomiast jeżeli macie 0.0.0, to przenieście sobie w osi Z cały level do 40 i to powinno wystarczyć, dzięki czemu ten start wyjdzie nam gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Dobra, to jedziemy sobie z tym, co istotne. Otwórzmy sobie tutaj w code nowy folder i nazwijmy go sobie configs.
W nim zróbmy sobie nowy skrypt i nazwijmy go sobie inpad config. Dobra, otwieramy sobie ten skrypt, wyrzucamy całą zawartość startu i update'u i usuwamy mono behavior. Wpisujemy w to miejsce scriptable object. Będziemy sobie tworzyli taki nasz pojemniczek na dane. U góry w nawiasach kwadratowych wpisujemy create asset menu, otwieramy sobie nawias, wpisujemy file name równa się, podajemy nazwę pliku, nazwiemy to sobie inpad config i menu name. Tutaj wpiszemy sobie data ukośnik new inpad config. Dobra, to co w tym momencie zrobiłem, myślę, że to jest jasne, już to oczywiście wcześniej też przerabialiśmy, a dla tych, którzy nie wiedzą, pierwszy raz tworzą scriptable object, jeżeli teraz wejdziemy sobie w assets, bo tam mieliśmy create asset menu, tak, więc wchodzimy w assets, tutaj mamy create i pojawił nam się tutaj folder data, znaczy zakładka data, w której mamy nasz new impact config, tak, jeżeli go sobie klikniemy, stworzy nam się nowy impact config. Tak, który będziemy sobie jakoś tam za chwilę pisać. I w zasadzie możemy go już sobie stworzyć, niech on się nazywa Player One Impact. Zróbmy sobie od razu na to nowy folder, żeby dane nie siedziały nam razem z kodem. Więc zróbmy folder scriptable objects. Przerzućmy go sobie tutaj. I ponownie też możemy to zrobić klikając prawym przyciskiem na dany folder w projekcie. Też mamy pod create data, jest nowy impact config, nazwiemy go player to impact. Ok, no to jedziemy z kodem. Co byśmy potrzebowali? Chcemy się poruszać postacią, więc musimy mieć no jakieś cztery kierunki, tak, w których chcemy się poruszać. Więc tworzymy sobie serialize field private. I teraz piszemy sobie key code i nazywamy go up, no bo to będzie nasza strzałka w górę. Czym jest ten key code? No to jest nazwa powiedzmy sobie kodowa naszych klawiszy, tak? Czyli jeżeli będziemy chcieli mieć na przykład właśnie ten up, jak sobie to oczywiście zapiszemy, przejdziemy do Unity, zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj up i mamy taką dużą listę rozwijalną. I teraz tutaj pojawiają nam się wszystkie klawisze, które możemy przypisać do tego up. W tym przypadku pewnie będziemy używali czegoś, co się nazywa up arrow, czyli strzałka w górę, tak? Dokładnie tak to wygląda, można tutaj przypisać naprawdę sporą liczbę klawiszy, niektórych nawet w większości klawiatur na przykład nie ma, tak? Czyli mamy tutaj F13, 14, 15, te rzeczy zwykle się pojawiają w klawiaturach od Apple'a bardziej, a niekoniecznie w większości klawiatur, z których się korzysta w PC-tach. Ale tak, ta opcja też jest przewidziana. Dobra, to jedziemy. Tych klawiszy trochę sobie musimy tutaj utworzyć. Więc tak, zapiszemy sobie up, dajmy sobie down, serialize field private, key code left i private key code right. Dobra, czyli poruszanie będziemy mieli jakoś tam ogarnięte, tak? Przypiszemy sobie do tego klawisze, dla gracza pierwszego jakieś, na przykład strzałki, dla gracza drugiego niech to będzie WASD i to już nam pozwoli na używanie potem tego w skrypcie jakimś do poruszania, tak, jako wywołanie po prostu tego konkretnego impact configu, tak, kropka tam up. I niezależnie od tego, czy to będzie gracz pierwszy czy drugi, my będziemy wiedzieli, co to jest po tym, tak, a niekoniecznie musimy wtedy dla każdego gracza gdzieś tam w kodzie wpisywać, że ten gracz będzie się poruszał na strzałkach, powiedzmy, a ten na innych klawiszach, tak? O to nam chodzi. I teraz tak, lecimy sobie dalej. Co jeszcze będziemy chcieli? Chcemy, żeby nasze postacie mogły skakać, więc piszemy sobie keycode i nazwiemy go jump. I teraz kolejna rzecz, jaką chcemy, to chcemy, żeby nasz gracz mógł też wykonywać jakiś tam wykonywać jakąś akcję, tak?
nazwijmy to sobie, nie wiem, special, tak? Bo załóżmy, że będziemy chcieli potem dołożyć sobie jakiś atak czy coś tam, więc żeby to też się wyróżniało, niech to będzie special, tak? To jest coś specjalnego, co potrafi ta nasza postać, powiedzmy. Niech będzie tak. Teraz tak, kolejna rzecz, to powiedzmy sobie, zróbmy sobie jeszcze tutaj tak, header i u góry wpiszmy sobie player control. Co to zrobiło? To w zasadzie nic konkretnego tutaj nam nie wnosi, tak? To nie zmienia żadnej logicznej wartości w kodzie, ale spowodowało, że tutaj w inspektorze widzimy sobie player control, mamy taki header pogrubionymi literami, tak? I jak widzicie, te nasze oczywiście zmienne też się tutaj pojawiły i już możemy je uzupełnić zarówno dla pierwszego gracza, jak i dla drugiego. Dobra, to teraz tak, drugim headerem odgrodzimy sobie część związaną z takim przełączaniem, powiedzmy sobie, tych naszych graczy, czy podłączaniem naszego gracza do gry de facto, tak? Nazwijmy to sobie character control, tak? Czyli, że albo może... A dobra, niech będzie tak. Grunt, żeby się to jakoś się tam wyróżniało. A witam również serdecznie, Pete. Miło Cię widzieć. Serialize field i piszemy sobie tak, private key code i nazwijmy to sobie switch character. Będzie to służyło do tego, żebyśmy mogli właśnie przełączać się pomiędzy kolejnymi postaciami. Teraz napiszemy sobie jeszcze private key code i nazwijmy to sobie disconnect player. W ten sposób. I teraz tak, co dokładnie będzie robiło switch character i disconnect player? Switch character będzie też służyło jako taki join, tak? Że póki naszego gracza nie ma w grze, póki powiedzmy sobie nie gramy w grę, tak? Chcemy się do niej dołączyć, to użyjemy sobie tego klawisza, a jak już w niej będziemy, to będziemy mogli zmieniać potem sobie postacie. Natomiast disconnect player to będzie usunięcie naszego gracza ze sceny i tym samym jakby wyłączamy się całkowicie z rozgrywki. Dobra, to teraz byśmy jeszcze chcieli, żeby z tego naszego input configu można było wyciągnąć już gotową informację o poruszaniu się, tak? Czyli coś, co normalnie na przykład mieliśmy jako input i było coś takiego jak get axis i mogliśmy sobie wpisać tam, że chcemy horizontal czy vertical, my chcemy stworzyć sobie metodę, która w zasadzie zwróci nam to samo, tak? Zwróci nam też liczbę. W tym wypadku będzie to 1, minus 1 albo 0. Tak? Więc wpiszmy sobie tak. Private, float, horizontal. No i skoro horizontal, to oznacza, że musimy określić kierunek lewo-prawo, tak? Co się tam ma wydarzyć, jeżeli będziemy klikali w lewo albo klikali w prawo, więc piszmy sobie if. I teraz otwórzmy sobie jeszcze jeden nawias i napiszmy input get key, czyli jeżeli klawisz jest zawsze wciśnięty i tutaj wpisujemy sobie left, bo możemy podać właśnie tutaj w parametrze key code and input get key right, czyli jeżeli oba te klawisze są wciśnięte, tak? I teraz cały ten nawias możemy sobie skopiować i teraz zrobimy sobie loop, dwie pionowe kreski do tego stawiamy, wklejamy to i wrzucamy tutaj jeszcze wykrzykniki przed input, czyli jeżeli nie jest wciśnięty żaden z tych klawiszy, tak? Więc wtedy return 0, tak? Czyli jeżeli mamy oba klawisze wciśnięte, no to nie kierujemy się w żadną ze stron, tak? Ani w lewo, ani w prawo. Po prostu dalej będziemy jakby stali w miejscu. Albo jeżeli nie wciskamy żadnego klawisza, no to też się nigdzie nie poruszamy, więc chcemy zwrócić 0. Ok, teraz tak. Else if. I teraz piszemy sobie input get key left. Czyli jeżeli wciskamy w lewo,
wpisem return minus 1. I else, czyli jeszcze w pozostałych przypadkach, a pozostałych przypadków został nam dokładnie jeden, czyli ten, w którym klikamy klawisz w prawo, zwracamy jedynkę. I to nam pokrywa cały ruch, powiedzmy sobie, w poziomie. Co to za rodzaj private? Można o wytłumaczenie w skrócie. Oczywiście, private to jest jakby określenie dostępu, tak? W zasadzie tutaj powinienem nawet... Dobrze. Tutaj ma być private. To jest modyfikator dostępu. Oznacza to, że z poziomu innych klas nie będziemy mieli dostępu do tych zmiennych lub też do tych metod. W jaki sposób więc się można do nich dostać? Ano chociażby przez użycie takiego modyfikatora jak public, do czego za chwilę oczywiście przejdziemy. Pit, jeżeli chcesz sobie nadrobić trochę więcej jeszcze tych podstaw, to tym bardziej zapraszam cię na mojego bloga i kanał na YouTubie. Tam możesz sobie oczywiście jakby uzupełnić tą wiedzę od podstaw. Zacznij od pierwszego odcinka z serii TSG Class, to tam na pewno znajdziesz informacje, których poszukujesz. Ok, lecimy sobie dalej. Private, teraz piszemy sobie float i interesuje nas jeszcze vertical. I w zasadzie możemy to sobie w całości skopiować. Ups, chcemy to sobie skopiować, Ctrl-C, Ctrl-V, tak? I teraz co musimy tutaj zrobić? Musimy tylko zamienić wszystkie left i right na down i up. Tak, czyli down wpisujemy w miejsce left, w miejsce right wpisujemy sobie up. No więc to oznacza dokładnie to samo co wyżej, tak? Czyli jeżeli wciskamy klawisze góra-dół jednocześnie, albo nie wciskamy ich wcale, zwracamy sobie 0, jeśli wciskamy w dół, to będzie minus 1, a jeżeli wciskamy klawisz w górę, no to zwróci nam jedynkę. Dobrze, i co teraz? Lecimy sobie z tym dalej. Chcemy mieć do tego dostęp, więc tutaj właśnie będziemy sobie tworzyli jakieś tam properties, po których się będziemy dostawać, tak? Czyli potrzebujemy mieć jakieś publiczne wyciągnięte informacje, tak? Czyli piszemy sobie tak, public i nazwiemy to vector2 movement i po strzałce możemy napisać new vector2 i piszemy horizontal vertical, czyli tworzymy sobie nasz wektor poruszania się, tak? Czyli po x, tak? Czyli w poziomie interesuje nas horizontal, a po y będzie nas interesowało vertical, tak? Jaką będzie miało wartość. I nasz gracz będzie dostawał zmienną movement, gdzie już to wszystko jest po prostu policzone. Dzięki czemu nie będziemy też musieli tego oczywiście pisać w klasie naszego gracza. Jedziemy dalej. Public bool jump. I też po strzałce możemy sobie tutaj napisać input get key down i piszemy sobie jump. Tu dla przypomnienia, co oznaczają te strzałki. To jest skrótowe zapisanie get return, tak? Czyli moglibyśmy sobie zapisać, pokażę to na przykładzie kolejnego property, czyli mamy public bool special, tak? Moglibyśmy to zapisać jako get return i tutaj byłoby i tutaj byśmy wpisali sobie wtedy input get key down special, tak? Więc jak widzicie, ta forma ze strzałką jest zdecydowanie krótsza. To oczywiście też pozwala na to, żeby ustawić tak zwany setter, czyli chcielibyśmy coś tutaj wpisać, ale z racji tego, że nie chcemy nadpisywać tej wartości, tak? My chcemy ją tylko otrzymywać, to ta strzałeczka tutaj zdecydowanie nam wystarcza, więc wpisujemy sobie tę strzałkę i więcej nam nie jest nic potrzebne, dzięki czemu ten kod też jest czystszy. Ok, i co jeszcze byśmy tutaj potrzebowali? Potrzebujemy mieć public bool switch character.
I tu również get key down, switcher actor i public bool disconnect i input get key down disconnect player. W ten sposób. Ok, klasę, to w zasadzie ten nasz scriptable object, tak, który jest taką klasą danych, powiedzmy sobie, mamy gotową. To teraz wygląda to następująco. No i okej, okay. I chcemy sobie to jakoś sensownie ułożyć, tak? Ja wymyśliłem sobie, że pierwszy gracz będzie się poruszał na strzałkach, a swoje klawisze akcji będzie miał pod JK i pod, powiedzmy, JK i L i O, tak? Niech będzie coś takiego. Więc sobie to wpiszmy tutaj. Możemy oczywiście podawać, powiedzmy sobie, pierwszą literę, tak? I powinno nam od razu przekierowywać do takiego czegoś. Więc jak piszemy U, to nas przekieruje do up arrow. Teraz jak szukamy down, to szukamy D i jest down arrow. I można to potwierdzić enterem. Dalej mamy left arrow, right arrow, tak? Czyli już poruszanie lewo, prawo, góra, dół mamy załatwione. Teraz jump. No to zróbmy sobie pod klawiszem J. Special zróbmy sobie pod klawiszem K. Tutaj oczywiście przejdziemy przez wszystkie keypady, które są po kolei, ale docieramy też do literki K. Ok, i teraz w character control chcemy sobie zmienić naszą postać lub też zalogować się do gry, używając klawisza, niech będzie O. Jeżeli to jest jedyny klawisz, który się zaczyna w ogóle od, jego nazwa zaczyna się od danej litery, zostanie to od razu przypisane, nie trzeba tego potwierdzać enterem. No i teraz disconnect player byśmy chcieli na przykład mieć pod backspace'em. Ok, czyli konfigurację dla pierwszego gracza już mamy. To zróbmy sobie jeszcze konfigurację dla drugiego. No to tutaj zrobimy sobie W, S, A, do którego się trzeba będzie trochę dokopać. Jest. No i D. Dobra, to czym tutaj będziemy skakać? No powiedzmy sobie, żeby nie przeszkadzały nam za bardzo ręce drugiej osoby, niech to będzie klawisz C do skoku, do speciala użyjemy sobie V i teraz tak, switch character zrobimy sobie pod G, żeby to było mniej więcej w takim samym ułożeniu, jak to robiliśmy w przypadku gracza pierwszego i disconnect zrobimy sobie na przykład pod tabem, dlaczego nie? OK, czyli konfigurację graczy w zasadzie obu już mamy. Dobrze, co teraz potrzebujemy? Potrzebujemy sobie w ogóle wymyślić tego naszego gracza, więc przejdźmy sobie do konfigów. Stwórzmy sobie nowy skrypt i nazwijmy go player config. Teraz player config, no on będzie moim zdaniem dosyć prosty. Co w tym player configu mamy? Otwórzmy sobie ten skrypt. To też będzie scriptable object. Więc tutaj też wpisujemy sobie create asset menu, file name, wprowadzamy sobie player config. I w menu name wpisujemy sobie data new player config. Jak to zapiszemy, to w Unity oczywiście w menu assetów, w data mamy new input config, ten nasz poprzedni i mamy new player config, czyli te nasze, no, ta nasza nowa rzecz, którą przed chwilą sobie stworzyliśmy. Co byśmy tutaj chcieli? Chcemy dla każdego takiego, powiedzmy sobie, playera, niech to będzie ta nasza postać, którą tak naprawdę tworzymy, tak? Jakiś tam, moglibyśmy to tak naprawdę nazwać character config, ale niech się już nazywa player config, niech będzie tak. Więc co potrzebujemy? Potrzebujemy mieć model tej postaci, czyli jakiś tam game object, który będzie trzymał nam ten model. Potrzebujemy tutaj w tej naszej uproszczonej wersji mieć prędkość poruszania tego gracza, siłę wyskoku i ogólnie jakąś tam siłę, powiedzmy sobie, tak? No bo jeżeli będziemy chcieli wykonać jakąś tam specjalną akcję, no to być może się okazać, że możemy ją wykonać, jeżeli tylko jesteśmy odpowiednio silni,
tak? No więc wpiszmy sobie, zdefiniujmy sobie takie cztery pola. Więc to będzie tak, private, game object, model. Kolejna rzecz to speed, to będzie float. Teraz kolejny float to będzie jump force. I kolejna rzecz to będzie siła, czyli strength. Strength, ok. No i teraz oczywiście też chcemy mieć jakieś tam akcesory, tak? Czyli chcemy się do tego dostać. Więc piszemy sobie public, game object, model wielką literą i model małą literą. Tak, robimy dokładnie to samo, co robiliśmy przed chwilą w przypadku impact configu. Po prostu się będziemy do tego w jakiś sposób dostawać. Dlaczego robimy to w ten sposób? Dlaczego nie zapisać po prostu tutaj public? Oczywiście, możemy to zrobić, natomiast chcemy, żeby nie chcemy mieć, a może tak, nie chcemy mieć możliwości zedytowania tego z poziomu innej klasy. W ten sposób się przed tym zabezpieczamy, bo pozwalamy to wziąć, ale nie pozwalamy na zapis tej zmiennej. Tak? To jest dla nas bardzo istotne. Public float speed. No i dobra. Mamy to zapisane. OK, czyli już wiemy, w jaki sposób będzie funkcjonowała ta nasza postać, tak? Będzie miała jakiś model, będzie miała jakąś prędkość poruszania, jakąś siłę wyskoku i jakąś siłę tak ogólnie. Dobrze, to zróbmy sobie takie obiekty. W Scriptable Objects doróbmy sobie jeszcze folder, nazwijmy go Characters i stwórzmy sobie nowy. Mamy tu na myśli coś takiego jak dziedziczenie i dostęp. Oczywiście, że tak. To dokładnie o to chodzi. Teraz tak. Co tutaj mamy? Dajemy sobie new player config. I nazywamy je sobie tak, jakbyśmy chcieli nazwać nasze postacie. Ja wcześniej sobie wymyśliłem, że to będzie speedy. Tak pisałem to wcześniej. Nawet nie jestem pewien. Nie do końca, bo bez e. Czyli speedy. Możemy to sobie w tym momencie zduplikować poprzez Ctrl D dwa razy i zróbmy sobie tutaj jednego z nich, nazwijmy jumpy, i jednego z nich, ups, w ten sposób nazwijmy sobie strongy, czyli będzie siłaczem. Ok, no to sobie musimy zdefiniować dla nich jakieś tam parametry, tak? Chcemy, żeby nasz speedy był najszybszy z nich wszystkich, więc dajmy mu prędkość na przykład 8. Jumpy niech będzie trochę wolniejszy, niech będzie miał prędkość 5, a strongy niech będzie taki ociężały, tak? I niech się porusza wolno, więc będzie miał prędkość 2. No i teraz tak, jumpy z kolei będzie wysoko skakał, więc dajmy mu tutaj 8. OK, speedy z kolei będzie miał jump force na 5, a strongy na 2 ponownie. No i teraz już bądźmy przy nim, jeżeli mamy tego naszego strongy, dajmy mu jakąś siłę typu 8 właśnie. Teraz pozostali speedy, raczej chcemy, żeby miał tej siły mało, tak, bo on ma być po prostu szybki, ale niekoniecznie silny, niech będzie tego 2. No i jumpy niech będzie taki, powiedzmy sobie, trochę wypośrodkowany, niech ma tej siły z 5, tak? W końcu musi mieć siłę do skoków. Okej, no i teraz to, co jeszcze będziemy musieli uzupełnić, to będą modele. Balans postaci zachowany. No mniej więcej tak. Mniej więcej tak. I teraz tak, potrzebujemy mieć modele, więc musimy sobie stworzyć już teraz ten nasz... No to właśnie wygląd naszych postaci, tak? No więc jak byśmy chcieli do tego podejść? Myślę, że na początek, zanim w ogóle przejdziemy sobie do modeli, to wymyślimy sobie prefab tego naszego playera. Co on powinien zawierać? Więc tak, stwórzmy sobie nowy obiekt na scenie, wyzerujmy go sobie. Jak widzicie,
To jest pozycja 0-0, to o czym mówiłem na samym początku, że to nam wyjdzie gdzieś mniej więcej w tym miejscu i nazwijmy to sobie po prostu player. I teraz ten player będzie posiadał kilka rzeczy. Przede wszystkim będzie posiadał rigid body, bo będziemy sobie na przykład chcieli korzystać z grawitacji i tak dalej, i tak dalej. Teraz kolejna rzecz, którą tutaj będziemy chcieli sobie wrzucić, to będzie skrypt właśnie taki główny tego naszego, tej naszej postaci, ten playable character, tak? To, co się nam wcześniej odzywało w jednym ze skryptów, że nie mamy tego w tym momencie. No to właśnie teraz sobie to napiszemy. Więc stwórzmy sobie nowy folder, nazwijmy go characters, jakbyśmy chcieli tam coś więcej pisać oczywiście, tak? Napiszemy sobie tutaj tylko jeden skrypt. Stwórzmy właśnie nowy skrypt i nazwijmy go playable character. Dobrze, i teraz tak. W tej klasie będziemy chcieli mieć możliwość ustawienia tego, z której konfiguracji inputu korzystamy. Chcemy mieć informację o tym, jaki jest aktualny ten player config, tak? Czyli którą postacią aktualnie gramy. No i kilka jakichś tam drobnych innych rzeczy w stylu poruszania oczywiście, skakania, więc też będziemy robili sobie jakiś ground check, żeby sprawdzać, czy na pewno stoimy na ziemi, a czy nie jesteśmy w powietrzu. No to do dzieła. Co potrzebujemy mieć? Robimy sobie serialize field private rigid body, nazwijmy sobie RB. Tak? I to rigid body od razu sobie możemy w tym naszym playerze podpiąć. W zasadzie możemy tutaj przypiąć w ogóle ten skrypt. Więc playable character sobie podpinamy. Dajemy go sobie do góry. I przeciągamy sobie rigid body w to pole. Tak? Czyli z rigid body już będziemy mogli oczywiście korzystać. Teraz co potrzebujemy dalej? Potrzebujemy w prywatnej oczywiście zmiennej już zapisać wektor 3 movement, tak? Czyli chcemy wiedzieć, jaki jest nasz aktualny wektor przemieszczenia. Dlaczego serialize field, a nie public, jeśli można spytać? Oczywiście, że można spytać, odpowiadam. Piszemy sobie serialize field i private po to, żeby z tej zmiennej, z tego RB, nie móc korzystać w jakiejś innej klasie, tak? Czyli jeżeli chciałbym sobie na przykład mieć w tym player configu, tutaj, strzelam, też zróbmy sobie serialize field, tam private, zróbmy sobie playable character, tak? I zróbmy sobie jakikolwiek void, jakąkolwiek metodę, whatever. Tak, i teraz charakter, kropka, i w tym momencie tutaj nie mam dostępu do tego rigid body, tak? Dostanę tutaj informację, że jest on niedostępny z poziomu swojego poziomu ochrony, tak? O to dokładnie nam chodzi, żebyśmy nie mogli się dostać do tego rigid body. My chcemy je zmieniać tylko w obrębie tej konkretnej klasy. Stąd też właśnie serialize field. I teraz co dalej? Mamy sobie zapisany movement. Teraz chcemy zapisać input config. I napiszmy input config, tak? Chcemy wiedzieć, którą metodę poruszania wybraliśmy, tak? Czy gracza pierwszego, czy gracza drugiego. Piszemy dalej. Private player config. No bo chcemy wiedzieć, jakim graczem, jaką postacią w tym momencie jesteśmy, tak? Teraz napiszmy dalej, private game object, interesuje nas model tej postaci, bo będziemy się chcieli do niego dostawać, tak, po coś tam, czyli pewnie będziemy chcieli go sobie usunąć na przykład, tak, czyli jeżeli będziemy zmieniali postać, no to chcemy usunąć stary model, chcemy wpisać w to miejsce nowy model, po to jest nam to potrzebne. No i jeszcze jedna taka bardzo, bardzo ważna rzecz,
którą będziemy wykorzystywali w raycastowaniu, czyli będziemy rzucali promień pod postać i tym promieniem będziemy sprawdzali, czy stoimy na ziemi. Więc chcemy mieć też jakiś tam offset, czyli przesunięcie od środka postaci i ten offset sobie musimy jakoś zdefiniować. Więc zapiszmy sobie private float y raycast offset w ten sposób. Bo będziemy to, dlaczego y raycast offset? No bo w osi y będziemy sobie to sprawdzali. Ok, i teraz jeszcze dosyć istotna rzecz, czyli będziemy chcieli wiedzieć z zewnątrz, którą postacią teraz gra ten konkretny gracz, tak? Czyli możemy sobie zapisać public player config i piszemy wielką literą też player config i po strzałce, czyli tutaj znowu mamy get, tak? I możemy sobie tutaj od razu sprawdzić, czy ten player config, który mamy tutaj, jest nulem, czy nie jest. Więc jeżeli nie jest, tak, no to zwrócimy sobie player config, ale jeżeli jest, no to musimy zwrócić nul. To takie trochę zabezpieczenie, żeby przypadkiem nie próbować się dostać bezpośrednio do tego i to od razu nam zwraca nul, gdzieś się to może wykrzaczyć, więc lepiej wprost to napisać, że my wiemy, co robimy, tak? Czyli tak, napiszmy sobie player config nie równa się nul, tak? Czyli jeżeli nie jest nulem, teraz znak zapytania, czyli to jest coś na zasadzie, czyli to jest dokładnie if player config nie równa się null i tutaj podajemy, co jest w klamrze, czyli jest to, zwracamy sobie player config, tak? I tutaj byłby else i tutaj mamy null, tak? To bardzo, bardzo wygodna metoda zapisu, szczególnie jeżeli tekstu nie ma zbyt wiele. Nie ma potrzeby, żeby to po prostu rozpisywać jako całkiem spora rzecz. Dobra, to wszystko jeżeli chodzi o parametry, które mamy i do których się będziemy chcieli dostać. No to teraz napiszmy sobie jakąś metodę, którą będziemy ustawiali ten nasz impact config i będziemy też ustawiali ten nasz player config. Więc zróbmy sobie tak, public void setup impact i chcemy dostać skądś impact config, tak? Więc teraz input config równa się config, po prostu. Teraz public void setup config i tutaj podajemy player config. A może możemy to zrobić jako setup character. Niech będzie coś takiego. I tutaj napiszmy sobie, że player config równa się config. I teraz if. I tutaj będzie ważny ten nasz właśnie model, bo będziemy go sobie sprawdzali. Jeżeli model nie jest nulem, czyli istnieje już jakaś postać, którą już gramy, no to chcemy usunąć sobie ten model. I jeżeli już mamy czystą sytuację, nie mamy żadnego modelu, to wpisujemy, że model równa się instantiate, czyli zainstancjonujemy sobie tutaj nowy model. Wpiszemy sobie config model wielką literą, czyli dostajemy się dokładnie do tego, czyli do tego, tak? I teraz musimy jeszcze podać, co będzie rodzicem tego modelu, tak? No bo nie chcemy, żeby ten nasz model się zainstancjonował gdzieś tam w świecie. My chcemy, żeby on był przypisany dokładnie do naszej postaci, więc napiszemy sobie tutaj transform, czyli z małą literą, dzięki czemu dobierzemy się do komponentu transform tego naszego playable charakteru, tak? Czyli ten nasz playable charakter, jego transform, i oznacza to, że to będzie właśnie rodzicem, więc ten nasz model znajdzie się w hierarchii poniżej tego playera, tak? Jako jego część. W porządku. To skoro to już mamy,
W zasadzie możemy sobie z tego już teraz zrobić, możemy już sobie z tego zrobić prefab. Więc przeciągnijmy sobie naszego playera do prefabów. Ok, możemy go usunąć ze sceny. Dobrze. No to teraz fajnie by było skądś wysłać informację do naszego gracza, że patrz, dostałeś te informacje, tak? Dostałeś możliwość korzystania z tego konfigu i tak dalej. To możemy sobie zrobić, mając jakiś tam menadżer, który tym będzie zarządzał. No i teraz tylko jest takie pytanie, czy chcemy od razu robić ten menadżer, czy może najpierw sobie skończymy w ogóle klasę, która porusza. Ja myślę, że najpierw sobie chyba skończymy poruszanie i zobaczymy w ogóle, czy ten nasz gracz działa, zanim się zakopiemy w tym wszystkim. Dobra, to zróbmy to w ten sposób. Przede wszystkim, tylko dla testu, wpiszmy sobie tutaj serialize field przed input configiem. To jest tylko dla testu. Tak? Dzięki czemu będziemy mogli do naszego playera, którego sobie wrzucam na scenę, wrzucić tutaj jakiś input config i w ogóle sprawdzić, czy to będzie działało, tak? Bo coś tam porobiliśmy, ale do końca nie wiemy, czy to funkcjonuje, czy nie. Dobra, jak widzicie, jest tutaj gdzieś tam nasz obiekt. On oczywiście nie ma żadnego wyglądu, więc też testowo kliknijmy sobie prawym na naszego playera, dajmy 3D Object i dajmy jakiś cube. Tak? Mamy jakąś kostkę. Będzie można sobie zobaczyć, czy to w ogóle działa. Jest jakiś tam collider, jakieś tam rzeczy, więc teoretycznie, jeżeli włączę grę, nic nam się tutaj nie powinno wysypać. Wszystko jest ok. Dobra. No to teraz chcielibyśmy móc tym w jakiś sposób sterować. No to napiszmy sobie private void move. Zrobimy takie bardzo proste sterowanie, nic wykwintnego. I teraz zróbmy tak. Movement równa się new vector 3 i teraz wpisujemy sobie input config.movement. X, czyli przyjmujemy z naszego inputu zmienną movement, tam był ten wektor 2, który sobie tworzymy i pobieramy z niego informację o x, czyli czy to jest w lewo czy w prawo. Teraz w y nie chcemy przemieszczać naszej postaci, nie chcemy jej ruszać góra dół, więc wpisujemy tutaj 0 i teraz w z wpisujemy input config movement z. Nie z, nie ma tam czegoś takiego jak z. Jest oczywiście Y. Dlaczego nie ma Z? Bo to wektor 2, a nie wektor 3. Tutaj tworzymy dopiero wektor 3 i my w zetową zmienną chcemy wpisać Y. Dobra, więc już wiemy, jaki jest movement. I teraz if movement nie równa się wektor 3, 0, tak? Czyli jeżeli w ogóle jakiś ten ruch jest, to my chcemy zrobić rb move position, czyli chcemy zmieniać pozycję, ale nie chcemy przesuwać po prostu transformu, my chcemy zmieniać tę pozycję wykorzystując do tego rigid body, tak? Czyli chcemy korzystać z fizyki. rb.moveposition i teraz transform position plus movement razy. Teraz jest player config.speed razy time delta time. Tak, czyli zmieniamy naszą pozycję na taką, czyli taką, jaka jest zapisana w tym nawiasie. Tak? Czy dodajemy też przy okazji do tego naszego transform position, de facto zmieniamy jego pozycję. Ok, no to teraz fajnie byłoby to wywołać. No więc gdzie to wywołujemy? No wywołujemy to w metodzie update. Ale czy na pewno w update'cie? Czy nie w jakimś innym update'cie? No więc tutaj dobrze by było wykorzystać coś, co nazywa się fixed update. Fixed update jakby jest wywoływane przy stałej szybkości klatek, tak?
niezależnie po prostu od frame rate'u i tak dalej. Dlaczego chcemy to zrobić w fixed update'cie? Ze względu na właśnie wykorzystywanie fizyki. Jeżeli zmieniamy coś fizycznego, zmieniamy sobie rigid body, dobrze to robić właśnie w fixed update'cie. Co teraz? Tutaj wpisujemy po prostu move. Zapisujemy. Wracamy sobie do Unity. No i teraz klikam play. Mam tutaj wybrany jakiś config. Coś tutaj się jeszcze odzywa, że halo, halo, ale coś jest nie tak. Zobaczmy, co się nam tutaj odezwało. Arbi, move position. Ach, player config. Oczywiście nie mamy podanego player configu. No więc tutaj też musimy sobie jakiś podać. Dajmy sobie serialize field. Tak. OK. Wracamy do Unity. Pojawił nam się tutaj. No i wrzućmy mu, niech to będzie ten nasz speedy, tak? No i teraz, jeżeli ruszam strzałkami, to moja postać się jakoś tam przemieszcza, tak? Wszystko działa dokładnie tak, jakbym się tego spodziewał, ale oznacza to też, że jeżeli poruszam się na skosy, to poruszam się zdecydowanie szybciej niż jeżeli tylko do przodu, do tyłu, na lewo, na prawo. Więc jeżeli się poruszamy na skosy i mamy z tym problem, to znaczy się, że nie mamy znormalizowanego wektora movement. Oczywiście możemy to zrobić poprzez dodanie tutaj kropeczki i wpisania normalized. OK. Dzięki temu teraz będziemy mieli już znormalizowane te wartości i poruszanie po skosach będzie tak samo szybkie, że tak powiem, jak poruszanie się po prostu do przodu, do tyłu i na boki. OK, wiemy, że nasze poruszanie działa i działa strzałkami. Czy to oznacza, że jeżeli zmienię tutaj player input na ten drugi, to oznacza, że teraz strzałeczki nie działają? No tak, klikam strzałki. Zresztą mógłbym wam to pokazać, że klikam, ale nie chcę zmieniać całego ustawienia kamery. Więc musicie mi uwierzyć na słowo. I teraz, jak widzicie, mamy WS AD i nasza postać się oczywiście przemieszcza. Dobrze. To wszystko funkcjonuje, to wszystko działa. OK. To, co byśmy chcieli dalej. Chcemy sobie zrobić możliwość skoku. Piszmy sobie private void jump. I do skoku też chcemy wykorzystać rigid body. Czyli też w fixed update wpisujemy sobie jump. I co teraz? Teraz chcemy wykonać ten skok, jeżeli nie jesteśmy na ziemi. Tak? Czyli jeżeli nasza postać jest uziemiona. Piszemy if is grounded and input config jump, to chcemy zrobić rb add force i piszemy sobie add force vector 3 up, bo chcemy zrobić przemieszczenie w górę, razy player config jump force i po przecinku wpisujemy sobie force mode.impulse, no bo chcemy przyłożyć taką dużą jednostkową siłę do naszej postaci. W jednym momencie chcemy nadać jej od razu duże przyspieszenie właśnie do tego, żeby skoczyła. Natomiast w tym momencie nie mamy zdefiniowanej jeszcze metody isGrounded. No więc teraz się tym zajmiemy. Wpisujemy sobie private void isGrounded i tutaj właśnie wykorzystamy raycasty. W jaki sposób chcemy to wszystko raycastować, tak? Chcemy wrzucać sobie promień w dół od naszej postaci, ale od samego dołu tej naszej postaci. Czyli tak, wpisujemy sobie raycast heat. To nam będzie potrzebne, chociaż nie, to jeszcze nie w tym miejscu. Raycast heat tutaj nie będzie nam potrzebny. To nam się przyda jeszcze później, będziemy używali drugiego raycastu. Ale jeszcze nie teraz. Tutaj zróbmy sobie po prostu if physics.raycast
No i teraz musimy zdecydować się, skąd, dokąd my chcemy w ogóle robić ten nasz raycast, tak? Więc to chcemy od naszej postaci, czyli piszemy sobie transform position, tak? Z jej pozycji chcemy zrobić raycast gdzieś tam, no gdzieś tam w dół, tak? Tylko że niekoniecznie od dokładnie tej naszej pozycji, bo ona nam wyjdzie na przykład w środku tego naszego cuba. Chcemy ją właśnie przesunąć w dół lekko. Więc napiszmy sobie w tym miejscu minus vector 3.up, bo chcemy odjąć vector 0.1.0, tak? I chcemy mieć go przemnożonego przez ten nasz offset, czyli y raycast offset. I teraz chcemy skierować ten nasz promień w dół, więc piszemy vector 3 down i musimy mu podać jeszcze długość tego naszego promienia. Niech to będzie 0,2 i to do tego wszystkiego dobrze byłoby jeszcze podać maskę, czyli na przykład nie chcielibyśmy móc skakać z poziomu naszego, nie wiem, z poziomu jakiejś, nie wiem, wody czy czegoś tam, tylko jeżeli stoimy faktycznie na ziemi, tak, to wtedy możemy wyskoczyć, albo nie wiem, no, stoimy na postaci kolegi, tak, w sensie na drugim graczu i z niego chcemy gdzieś tam na przykład wyskoczyć. No więc tutaj jeszcze możemy sobie wpisać ground mask i dopiszmy jednocześnie u góry pod rigid body serialize field private layer mask i nazwijmy to właśnie ground mask. Jak wrócimy sobie do Unity, ach, teraz jeszcze będziemy mieli błędy, dlatego nam się tutaj nie pokaże. Dobrze, dokończymy sobie to i będziemy to wszystko mieli. Tutaj ten void musimy zmienić na bool, no bo musimy coś zwrócić, tak, jakąś wartość, czyli true, jeżeli jesteśmy na ziemi, lub też false, jeżeli na tej ziemi nie jesteśmy. Więc tak, mamy sobie to i teraz piszemy sobie return true, no bo stoimy na ziemi, no to zwracamy prawdę. Teraz else, w przeciwnym wypadku return false. Jak wrócimy do Unity, to widzicie, że możemy teraz uzupełnić tutaj sobie ground mask. Tylko nie wiemy, czy nie wiemy, jaką warstwę ma nasza ziemia, tak? Możemy dodać sobie nowy layer. Dajemy add layer i wpisujemy ground. I teraz w levelu, jeżeli się wszystko zaimportowało, tak, to ground elementy, czyli to wszystko, co jest ziemią, po której się gdzieś tam możemy poruszać, wszystko to, jak widzicie, ma od razu layer ground. Jeżeli nie ma, no to oczywiście musicie kliknąć i to sobie zaznaczyć. Dobrze. To lecimy sobie tak. Tutaj w naszym playerze uzupełniamy jeszcze ground mask i dajemy ground. Plus jest taki tego rozwiązania, że możemy dołożyć coś jeszcze. Tak? Czyli moglibyśmy chcieć skakać z gracza. Tak? Jeżeli byłby na jakiejś warstwie typu player, moglibyśmy to kliknąć i moglibyśmy z niego skakać, ale załóżmy, że chcemy też skakać z wody, więc dajemy sobie water. Dzięki czemu tutaj widzicie, że mamy mixed i są dwie pozycje zaznaczone, tak? Jak odznaczymy sobie to water, zostaje nam sam ground. W porządku. No to teraz sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Teraz mamy tak, player drugi i ustaliliśmy, że będziemy skakali klawiszem C. Ale coś nam tu nie działa. Dowiedzmy się zatem dlaczego. Co się wydarzyło, że nie chce nam to zadziałać. Już wam mówię dokładnie, co się wydarzyło. Ten Y raycast offset nie jest nigdzie przypisany. Wpiszmy mu na razie 0.5f. Tak, czyli to będzie połowa wysokości tego naszego cuba. I jeszcze dodatkowo, chociaż nie, dobra, to nam wystarczy. Niech to będzie tak. OK. Teraz myślę, że to już powinno zafunkcjonować. O, jak widzicie, klikam sobie C, no i podskakuję sobie wesoło, tak?
Teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, mam teraz tego Speedy. On sobie tam jakoś tam podskakuje. Widzimy na jakąś tam wysokość. I teraz zmienię ten player config na strongi, tak? I widzicie, że podskakiwanie zrobiło się zdecydowanie słabsze. Teraz zmienimy to na jumpy. I ten wyskok jest zdecydowanie większy, tak? Okej. Okay. Czyli jak widzicie, sama nawet zmiana konfiguracji tego naszego gracza, zresztą on się też teraz wolniej posuwa. Strongi w ogóle będzie się przemieszczał bardzo powoli, tak? Wracamy do speedy i on się porusza szybko. Okej. Okay. Tak to mniej więcej wygląda. Ten to przez ścianę przeskoczy. Nie do końca. Nawet to jakoś chyba w miarę policzyłem i nie powinien przeskoczyć przez ścianę, ale feel free. Jeżeli sobie ustawicie wyższe parametry, to na pewno wyskoczy. Dobra, to jedziemy sobie z tym dalej. Jeżeli widzimy, że już cały nasz movement i cały nasz skok działa, no to możemy sobie usunąć tutaj te akcesory. Serialize Field, usuwamy to z tego miejsca, tak? Zapisujemy i to nam tutaj zniknęło. I od razu ten prefab, który sobie zrobiliśmy, tego cuba, możemy sobie usunąć stąd. To już nam nie będzie potrzebne. I cały prefab możemy sobie dać u góry Overrides, dajemy Apply All, no bo chcemy też sobie zapisać od razu ten Ground Mask, który ustawiliśmy wcześniej. I tego playera możemy usunąć ze sceny. Dobra, podstawa naszego gracza jest jakoś tam zrobiona. Na razie. Na razie tyle nam wystarczy. Możemy się nim poruszać, możemy nim skakać. Ok. I oczywiście te wszystkie wartości są brane już z naszych konfiguracji. Więc i klawiszologia jest sprawdzona, i mamy sprawdzoną konfigurację właśnie jego parametrów, tak? Dobra, to co potrzebujemy dalej? Potrzebujemy mieć menadżer. Menadżer, który będzie nam zawiadował o tym, którym graczem gramy i tak dalej, i jaką konfigurację powinniśmy mu przypisać. Więc stwórzmy sobie nowy obiekt na scenie. Nazwijmy go sobie Managers. Zróbmy go w miejscu 000. Ja to zawsze sobie ręcznie wpisuję, jakoś jest mi tak wygodniej, ale macie tutaj też taką opcję, po prostu trzy kropeczki i jest reset. I to robi dokładnie to samo. Ustawia to wszystko dokładnie tak, jak teraz widzicie. Dobra, to tak w kodzie. Co się dzieje w kodzie? Tworzymy sobie nowy folder i nazwijmy go sobie Managers. W tym folderze tworzymy sobie nowy skrypt i nazywamy go Players. Players Config Manager. Niech będzie w ten sposób. Dobrze. Co z tym robimy? Podpinamy sobie tego menadżera, oczywiście tutaj, otwieramy ten skrypt i możemy działać. Co musimy tutaj mieć? Musimy mieć informacje o konfiguracjach dostępnych, jakichś tam klawiszowych. Musimy mieć informacje o player configach, czyli tych naszych postaciach grywalnych. Musimy mieć informacje o prefabie gracza, no bo chcemy go zainstancjonować. I potem jeszcze będziemy chcieli mieć informacje o kamerach. No bo każdy z graczy będzie miał swoją osobną kamerę. No to do dzieła. Piszemy sobie to w ten sposób. Ja od razu zakładam na dzień dobry, że będziemy mieli tylko dwóch graczy, ale to też jakby się troszeczkę to zrefaktorowało i tak dalej, to można by to zrobić tak, że w zasadzie nieograniczoną w pewnym sensie ilość tych graczy można by podpinać. Ale my zakładamy dwa dla uproszczenia całej sytuacji. A może by dać możliwość wyboru, jakimi klawiszami chcemy grać. Nie wiem, na ile to trudniej jest. Oczywiście, że tak. To jest coś, co też można zrobić, tak? Tylko no, nie do końca w ten sposób. W sensie, można by było zrobić dostępy z jakiejś klasy, tak? Na przykład z jakichś settingsów czy coś. Moglibyśmy się dostać tutaj do input configu i zmienić te klawisze, tak? One by się zapisały wtedy w tym scriptable objectie i moglibyśmy sobie z tego korzystać z jakiejś tam dowolnie wybranej przez nas klawiszologii, tak? Dla
jakby uproszczenia, my zmusimy gracza do tego, żeby grał na tych klawiszach, które my mu wymyśliliśmy. Tak? To o to nam tutaj chodzi. Oczywiście no jest możliwość, żeby dać graczowi te opcje zmiany. Tak, ale no, nie tym się dzisiaj zajmujemy. Myślę, że taką jedną lekcję poświęconą właśnie settingsom gracza, czyli na przykład, nie wiem, zmiana rozdzielczości gry, zmiana jakiejś tam głośności i tego typu rzeczy, myślę, że jedną taką lekcję też będę chciał ogarnąć, żeby od tej strony bardziej interfejsu użytkownika też coś pokazać. Gdzieś mam to w planie, jeszcze nie wiem kiedy. Dobra, to tak. Co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy mieć serialize field private, piszemy sobie list i w nawiasie trójkątnym inpad config, czyli chcemy mieć listę tych inpad configów i napiszemy sobie inpad configs. Dalej stworzymy sobie drugą listę i to będzie lista, która będzie zawierała player config. Player configs. Kolejna rzecz to private playable character i napiszemy sobie player prefab. OK. Mamy to gotowe. To nam się oczywiście tutaj pojawi. No i możemy to pododawać. Dodajmy sobie tego naszego gracza. Dodajmy sobie przygotowane przez nas konfiguracje. Konfiguracji inputów mamy dwie. Player 1, player 2. Teraz do player configów dajemy sobie 3. I dajmy tak. Pierwszy chcemy, żeby to był ten speedy, drugi chcemy, żeby to był strongy, a trzeci to, żeby był ten jumpy. Ok. Dobrze. I teraz tak. Zróbmy jeszcze jedną rzecz, której wcześniej nie zrobiliśmy, czyli nie przygotowaliśmy sobie jeszcze prefabów tych naszych postaci, tych naszych jakichś tam charakterów. No chcemy wiedzieć, jak oni wyglądają i tak dalej. Więc musimy się dobrze zastanowić nad tym, jak chcemy to zrobić. Więc jedną z takich dobrych metod jest stworzenie sobie jednego obiektu najpierw, takiego obiektu matki i w nim nazwiemy tak jak ten nasz gracz, tak? Czyli niech to będzie speedy na przykład, tak? I pod nim dopiero zrobimy sobie model. I niech on będzie cubem, tak? Niech to będzie model. I teraz do niego przypiszemy sobie z materiałów materiał. To jest taki czerwony połyskujący. Dobra, i ten nasz speedy, on jest całkiem dobrze ustawiony. Jak sobie damy Shift F, to nam się tutaj od razu przybliży do niego kamera. Jest ok, nie wychodzi nam gdzieś pod mapę i tak dalej. Co oznacza, że wszystko jest w porządku. I teraz zapiszemy sobie ten prefab, tylko stwórzmy sobie w prefabach folder characters i to będzie speedy. I teraz tworzymy sobie kolejnego. Nazwiemy go sobie strongi. I niech on będzie kapsułą. I jak widzicie, ta kapsuła nam teraz wchodzi w ziemię, tak? Więc sam model chcemy przesunąć do góry. Chcemy go przesunąć o wartość 0,5. A to nadal mamy na 0,0, tak? Więc jak będziemy instancjonować, to wszystko nam się będzie dobrze zgadzało względem oryginalnego prefabu gracza. Widzę, że mnie trochę przycina na kamerze, bo się zacząłem garbić strasznie. OK. Myślę, że będzie to wyglądało trochę lepiej. Dobra. Więc tak, ten nasz strong już też jest, możemy go sobie wrzucić do prefabów oczywiście. Ach, jeszcze kolorek. Nie zapominajmy o kolorku. Tak? Więc tutaj możemy sobie zrobić override. I zróbmy sobie ostatni. Jumpy. Jego też zrobimy sobie na 0. I jemu damy sobie sferę.
Sfera jest akurat dobrze wyrównana, nie trzeba nic tutaj dodatkowo ruszać. I dajmy mu też materiał. Może niekoniecznie ten chciałem, tylko jumpy. O. Super. I zapisujemy go sobie w prefabach. Dobrze. I co z tym robimy w ogóle? Po co to robimy? Musimy sobie do naszych tych player configów wrzucić modele. Więc jumpy dostaje jumpy. Speedy dostanie speedy. I strongy dostanie oczywiście strongy. Jest. Mamy to. Możemy sobie spokojnie wrócić do naszego player config managera i pisać dalej. I no, napiję się trochę wody. Dobrze. Co chcemy z tym zrobić? Chcemy tutaj stworzyć sobie jeszcze listę graczy. Czyli piszemy private dictionary input config, bo chcemy wiedzieć, jaki input config jest przypięty do kogo, i piszemy sobie playable character players i to się równa new dictionary o tych samych typach. Tak mnie naszło, dlaczego listy, a nie tablice. To jest naprawdę dobre i zasadne pytanie. Listy pozwalają na przeszukiwanie ich w taki fajny sposób, tak? Znaczy tablice też, ale jakby listy mają też sporo rozszerzeń i tak dalej, są dosyć wygodne w użyciu. Ponadto nie trzeba się też zastanawiać specjalnie nad wielkością tej listy, tak? Nie trzeba jej definiować w żaden sposób na początku. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ta lista była tylko gdzieś tworzona z kodu i do niej dodawane elementy i tak dalej, tych elementów może być nie wiemy ile, no to my po prostu robimy sobie list, tam add i wrzucamy sobie element, albo potem dajemy sobie remove dany element i on też jest usuwany, tak? I jednocześnie indeksem tej listy, może nie tak, indeksem czy jest? Chyba nie. Dobra, tego nie było, ale tak czy inaczej, sama lista no jest po prostu tutaj wygodna. Z tablicy moglibyśmy skorzystać wtedy, gdy mielibyśmy określony rozmiar tej listy naszej, tak? Czy tej naszej tablicy. W tym konkretnym przypadku można by było w zasadzie z tego skorzystać, tak? To mogłyby być tablice. Natomiast ja lubię po prostu korzystać z list, dla mnie są zdecydowanie bardziej wygodne. I teraz kolejną listę sobie tutaj stworzymy. Player config. I teraz będzie players in use. Czyli które te nasze postacie są właśnie w tym momencie w grze, które są używane. Dzięki czemu będziemy mogli to porównać sobie z dostępną liczbą konfiguracji, tak? Z tymi player configami i będziemy mogli wybrać tego, którego jeszcze nie ma na scenie, tak? Żeby się nam powieliły te postacie, żebyśmy nie mogli grać dwoma takimi samymi. Dobrze. To teraz jeszcze dobrze by było sobie zapisać private int last player index. I od razu ustawmy go na minus 1. To będzie właśnie indeks ostatniego gracza, którego używaliśmy, tak? Żeby biorąc sobie playera pierwszego, jak on wchodzi do gry, to pobiera sobie informacje o jakiejś tam konfiguracji i będziemy dodawali po prostu jedynkę i będziemy brali kolejną konfigurację, tak? Żeby dwóm graczom właśnie nie przypisać tej samej postaci. Dobrze. No to teraz tak. Chcemy mieć możliwość dołączenia do gry. Do tego chcieliśmy tam używać tego naszego przycisku, który zdefiniowaliśmy jako switch character. No ale jego też moglibyśmy tam gdzieś po ukośniku nazwać join. Dobrze, więc tak. Napiszmy sobie private void join i napiszmy, ups, jak wam się tak zrobi, to nie chcecie czegoś takiego. Join i jako parametr podamy sobie input config
i niech to będzie config. Czyli dołączymy jakąś konfiguracją. No i co teraz? Stworzymy sobie character, tak? Niech to będzie var, czyli jak variable, character, instantiate, player prefab. Czyli w świecie wrzucamy sobie instancję naszego gracza. I teraz character, piszemy setup input i wpisujemy sobie config. I dalej players add config przecinek character. Tak, czyli dodajemy sobie tutaj nowy element do naszego słownika. I to jest między innymi to, co się też tyczy list. Ja nie muszę się zastanawiać, na którą pozycję właśnie w tablicy muszę wpisać sobie te moje wartości. Daję sobie add i one się po prostu dodadzą w pierwsze wolne miejsce. Tak? Dobrze. I co teraz? Teraz chcemy mieć możliwość odłączenia tego gracza, czyli private void disconnect. Też się mogą pojawić jakieś dziwne metody, które należą do jakichś innych namespace'ów. One się mogą pojawić, nie wiem, mogą być związane z obsługą sieci i tak dalej. Patrzcie po prostu, co się wpisuje. Jeżeli coś wam z automatu wskoczy, no to cofnijcie się do tego, tak, i stwórzcie swoją nazwę. Dobrze. I teraz w disconnectie też chcemy podać, że odłączamy konkretny kontroler, powiedzmy sobie, tak? Traktujmy naszego już gracza jako on korzysta z jednego kontrolera, drugi z drugiego. Bo w tych impad configach moglibyśmy też wpisać jakieś konfiguracje z gamepada na przykład, tak? I też powinno zadziałać. No więc co piszemy w disconnectie? If players contains key, czyli jeżeli zawiera klucz input, tak? Czyli dokładnie to, co się znajduje w tym miejscu, tak? Input config, to jest nasz klucz. Jeżeli już jest taki, to chcemy go stamtąd usunąć, jednocześnie chcemy usunąć też gracza i tak dalej, i tak dalej. Więc piszemy sobie players in use remove, chociaż czy my dodaliśmy już sobie player in use? Jeszcze nie, ale to za chwilkę sobie zrobimy. To nie jest żaden problem. Piszemy sobie, że chcemy remove players input player config. Tak? I tutaj pobieramy sobie z playersów, podajemy pod jakim indeksem, a indeksem tutaj jest, czyli tym kluczem będzie ten nasz input config. I pobieramy jego player config, tak? I chcemy go usunąć z tej listy. Potem chcemy zmienić last player index na minus 1 z powrotem. Dlaczego na minus 1? Do tego sobie za chwilę dojdziemy. Co chcemy z tym dalej zrobić? Chcemy usunąć powstałą postać, czyli players input. I tutaj piszemy sobie game object, tak? Chcemy usunąć ze sceny tego naszego playable charactera, tak? Odłączamy całkowicie, więc usuwamy go ze sceny. I teraz w players też chcemy go stamtąd usunąć, więc robimy remove input. I na sam koniec będziemy jeszcze chcieli sobie zrobić zmianę kamer, ale to jak już do nich oczywiście dojdziemy. Dobra, więc już możemy podpiąć gracza i możemy go odpiąć z gry. No, nie do końca, bo musimy to w jakiś sposób obsłużyć. Na razie mamy stworzone metody, ale nie mamy nigdzie ich wywołania, więc napiszmy sobie private void. Tutaj możemy sobie, dlatego że korzystamy sobie też z fixed update'ów i tak dalej, moglibyśmy, chociaż czy nam to będzie, nie, dobrze, napiszmy sobie update, po prostu. Napiszmy sobie update. I w update'cie napiszmy for each var input in. Input, nie z niewielką literą, input configs. Mamy coś takiego. I teraz tak, dla każdego takiego inputu
if input switch character, czyli jeżeli zostanie naciśnięty ten przycisk do zmiany, który sobie tam zdefiniowaliśmy, dla jednego z graczy to było O, dla drugiego to było G, tak? To musimy sprawdzić, jeśli players nie zawiera klucza, to chcemy go dołączyć, join, ale w przeciwnym wypadku będziemy chcieli po prostu zmienić tego naszego tą naszą postać, ale do tego przejdziemy, dlatego na razie tutaj zostawię sobie komentarz. I teraz pod spodem piszemy sobie if input disconnect, no to chcemy zrobić disconnect. Tyle. Ok. Jak to teraz funkcjonuje? Jak to teraz działa? Wszystko nam tutaj powinno funkcjonować poprawnie. Zapiszę sobie oczywiście scenę. Daję sobie play. I teraz zwróćcie uwagę. Tutaj się nic się nie dzieje, tak? Tu mamy sobie kamerę, wszystko jest ok. I teraz będąc w oknie gry, klikam sobie O. I jak widzicie, stworzył mi się tutaj mój player, tak? On mi gdzieś spadł oczywiście i leci sobie tam gdzieś w nieskończoność, no bo w tym momencie nie ma on żadnego kolajdera, który by go oczywiście zatrzymał, tak? Ale ten mój gracz powstał, tak? I teraz jeżeli kliknę sobie G, to powstał drugi gracz, tak? Jak widzicie, tutaj nawet po parametrach one są inne. No i okej, jak wejdziemy sobie jeszcze w ogóle w tryb debugowy, to widzimy też, że nasz pierwszy player ma wpisany player 1 input, ten input config, a drugi ma dwójkę. Wszystko się wpisało tak, jakbyśmy się tego dokładnie spodziewali. Okej, to wracamy sobie do naszego menadżera. No to chcemy ustawić w końcu no nasze postacie, tak? Te nasze konfiguracje w jakiś sposób. W jaki? Przechodzimy do tego. Private void set player config. I podajemy sobie input config jako parametr, no bo chcemy wiedzieć, dla której konfiguracji, dla którego wejścia, powiedzmy sobie, dla którego gracza robimy zmianę konfiguracji tej postaci. I teraz tak. Tutaj będzie kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim if player configs count równa się players in use count return. Czyli jeżeli ilość konfiguracji tych naszych postaci, powiedzmy, że mamy je tylko dwie i w grze już mamy dwie wybrane, tak, to znaczy się, że wybraliśmy już wszystkie dostępne. Więc chcemy tutaj zwrócić, tak? Nie chcemy robić dalej nic z tym. W zasadzie tak. Moglibyśmy też zrobić w sumie tutaj, jeżeli jest równe. Tak, no to będzie to. I teraz jeszcze druga rzecz, dosyć istotna, if player configs count jest mniejsze równe 0, raczej mniejsze nie będzie, ale może się wydarzyć taka sytuacja, że będzie 0, bo zapomnimy sobie tego przypisać, tak? Player configs, tu jest ta literówka, dobra. Więc jeżeli jest mniejsze lub równe 0, tak, no to też tutaj return. Oczywiście możemy to zapisać ładniej, czyli w takiej formie, żeby już się trzymać jakiejś tam konwencji. Ok, czyli
to się wydarzy, znaczy nic się nie wydarzy, jeżeli nie mamy żadnej konfiguracji lub też już wybraliśmy tyle konfiguracji, ile mamy postaci. W naszej sytuacji się to nie wydarzy. Tutaj zostaniemy przepuszczeni zawsze, no bo mamy już przypisane player configi, mamy ich 3 i z racji tego, że mamy ich 3, a maksymalnie graczy też będzie 2, no to to też nas nie zablokuje i będzie się mogło to wykonać. Natomiast warto myśleć o takich zabezpieczeniach, bo często piszecie kod, potem jakiś game designer będzie na przykład z tego korzystał, będzie uzupełniał te dane i o tym gdzieś zapomni i nagle zacznie mu tam rzucać gdzieś błędami i tak dalej, a nie chcielibyśmy tego, tak? No więc trzeba o tym po prostu pamiętać, że takie sytuacje się mogą wydarzyć. Warto po prostu przewidzieć coś w przód. No i teraz tak, zapiszmy sobie int index, będzie się równało last player index. Czyli teraz sobie wpiszemy do tej naszej zmiennej, jaki był ostatni indeks tej naszej konfiguracji. No i jeszcze sobie zróbmy player config równa się 0. Tak, czyli tworzymy sobie tutaj zmienną tego configa, coś do niej sobie za chwilkę będziemy wpisywali. No i teraz musimy sobie zrobić pętlę, w której będziemy sprawdzali, czy dana konfiguracja już została użyta, czy nie. Jeżeli nie, no to chcemy ją przypisać naszemu graczowi, tak? I jednocześnie chcemy też tutaj pokryć sytuację, w której mamy możliwość zmiany gracza, tak? Jeżeli gramy jedną postacią, znaczy jednym graczem i klikniemy sobie tam powiedzmy o, to chcemy przeskoczyć do nowej postaci, chcemy zamienić tę postać, tak? Usunąć stary model i wstawić w jego miejsce nowy. Jak to robimy? Piszemy sobie while i piszemy true, czyli póki jest prawda. Ta pętla teoretycznie będzie nieskończona, tak? Chyba że gdzieś użyjemy break i my będziemy oczywiście tego używać. Teraz while true i teraz if. Najpierw sprawdzimy sobie nasz index, czyli if index jest mniejszy niż player configs w ten sposób. Count minus 1 to index plus plus. Co to oznacza? Oznacza to, że teraz sprawdzamy, czy nasz index jest mniejszy niż ilość naszych postaci, tak? Minus 1. Dlaczego w ten sposób? No bo nasz indeks nie może być równy jakby maksymalnie nawet tej wielkości, tak? No bo indeks zawsze będzie jeden mniejszy, powiedzmy sobie, ostatni indeks w naszej liście, tablicy, będzie zawsze jeden mniejszy niż jakby wielkość tej listy czy tablicy. Stąd też chcemy sprawdzić, czy jest mniejszy niż jeszcze minus jeden, tak? Czyli czy jest może przedostatni, tak? Czy na pewno nie jest ostatnim elementem, ostatnim indeksem. Teraz jeżeli będzie równy temu, tak, count minus 1, to znaczy, że to jest ostatni indeks i już nie chcemy go dodawać. My w tym miejscu chcemy go wyzerować, więc else index równa się 0. Tak, czyli wracamy sobie do początku. No i lecimy sobie dalej. Config będzie się równał player configs od index. Czyli przypisujemy sobie te konfiguracje. I teraz if, jeśli players in use nie zawiera nie count, tylko contains, nie zawiera tej konfiguracji, tego configu, no to co z tym robimy? To chcemy sobie te konfiguracje przypisać do naszego gracza. W przeciwnym wypadku pętla wskoczy nam na początek, indeks się zwiększy, tak, lub też się zeruje, zostanie to tutaj wpisane i będziemy to sprawdzać od nowa. I tak do skutku, aż trafimy na wolny player config, tak? Stąd też to zabezpieczenie nam też było tutaj dosyć mocno potrzebne, żebyśmy nie wpadli w nieskończoną pętlę, tak? Czyli jeżeli nie ma dostępnych, no to nie wchodzimy w ogóle w pętlę, tak? Bo nie chcemy, żeby nam się program zawiesił, bo mieli sobie pętlę, z której nie może wyjść. Ok, więc jeżeli nie zawiera
no to chcemy to przypisać, więc piszemy po pierwsze last player index, wpisujemy sobie ten indeks, ten nowy indeks. Dlatego zaczynaliśmy też z minus jedynki, bo na dzień dobry tutaj robimy indeks plus plus, czyli wskoczy nam 0 w to miejsce, tak? I też będzie to od razu zerowy indeks. Dlatego ta minus jedynka tam była tak ważna. Last player index równa się indeks. I co robimy dalej? Piszemy sobie if players od input player config nie równa się null. Czyli sprawdzamy, czy w ogóle konfiguracja jakaś w tym miejscu jest, tak? Czy jest wpisana? Bo kolejne zabezpieczenie oczywiście, tak? And players in use contains i teraz jeżeli ten players in use zawiera players input player config, no to w tym momencie chcemy z players in use usunąć players input player config. Co się tutaj dzieje? Sprawdzamy na początek, czy w ogóle ten player config jakiś jest wpisany w tym miejscu. Dlaczego sprawdzamy w ogóle tego nula tutaj? No bo jeżeli tego nie ma, to tutaj nagle dostaniemy kolejne błędy i tak dalej. Więc jeżeli tej konfiguracji by nie było, no to w ogóle nie sprawdzamy nic dalej. Dalej, lecimy sobie tak. Players in use, contains. Jeżeli w tym momencie jest na scenie jakiś tam używany powiedzmy sobie ten player config, tak? Z takiego inputu, jakim to sprawdzamy, tak? Czyli z tło, tak? Bo ustawiamy sobie dla powiedzmy pierwszego gracza, tak? No więc tutaj sprawdzamy sobie, czy zawieramy jakąś tam konfigurację, no bo może jej nie być, tak? Bo może ona być. Więc chcemy te konfiguracje sobie z tych players in use usunąć po prostu, tak? Zwolnić tę, która aktualnie była używana. O, to jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Dobra, więc jeżeli powiedzmy sobie byliśmy czerwoną postacią, chcemy ją przełączyć na niebieską, no to najpierw chcemy zwolnić to miejsce, tak, z players in use, już nie jest używana, więc czerwona się zwalnia i korzystamy z niebieskiej, więc musimy ją też przypisać oczywiście. No więc tak, players od input, czyli dostajemy się do playable charactera, czyli tutaj w to miejsce. Tutaj robimy setup config, a w zasadzie setup charakter. Wcześniej miałem to zapisane jako setup config, setup charakter i podajemy sobie właśnie ten player config, tak? Czyli config. Ten stąd. I kolejna rzecz. Players in use. Tutaj w końcu dodajemy te konfiguracje. Żebyśmy wiedzieli, że ten gracz jest używany. No i tutaj najważniejsza rzecz, break, czyli przerywamy działanie tej pętli. Bez tego powiesiłoby nam się Unity, a tego no nie chcemy, tak? Dobra, co dalej? Mamy sobie tutaj ten join i tak dalej i teraz w update'cie tutaj mieliśmy jeszcze zrobić change character. No ale tutaj, jeżeli dopiero dołączamy, to też chcemy go jakiegoś ustawić. Wpiszemy sobie set player config dla tego inputu. I to samo wydarzy się tu, w tym miejscu. Patrzę teraz, że można by to było jeszcze zmienić. Tak, możemy usunąć tego else'a całkowicie. Bo chcemy zawsze i tak wpisać ten setPlayer config. Więc jeżeli nie ma takiego, no to dajemy join, ale tak czy inaczej chcemy go ustawić. Tak, więc ten else jest nam niepotrzebny do niczego. OK. Wracamy sobie do Unity. No i zobaczmy, jak to działa. Mamy sobie nic w tym momencie. Klikam O i stworzyło mi
stworzyło mi mojego gracza w kolorze czerwonym, tak? Wszystko się tutaj wczytało poprawnie. To wszystko jest oczywiście tryb debugowy, dlatego teraz to widzimy, tak? Jeżeli tutaj sobie oznaczymy z powrotem na normal, nie widzimy tych zmiennych, ale na razie je miejmy, bo chcemy sobie podejrzeć, czy wszystko jest OK. Player 1 impad się wczytał, więc jak ruszam strzałkami, to moja postać chodzi. Jak klikam sobie J, no to moja postać też podskakuje. Dobra. Co teraz? Jak kliknę znowu O, to moja postać się zmieniła. Teraz jestem tym żółtym, tak? I jak widzicie, tutaj też się to zmieniło. Strongi zmienił się, tak? Klikam ponownie O i już jestem tą niebieską postacią, tak? Czyli jestem tym naszym jumpy. O, i tutaj jeszcze jest kwestia, którą musimy sobie rozwiązać, bo jak widzicie, ta nasza postać, ona tak nie powinna się tutaj kołysać. Co jest jeszcze do zrobienia? Wracamy sobie do prefabu naszego playera. Dajemy sobie open prefab i w rigid body musimy ustawić sobie jakieś constraints. Tak, widzicie, nie mamy zablokowanych żadnych rotacji i tak dalej, a chcielibyśmy mieć coś tam poblokowane. Przede wszystkim interesuje nas to, żeby nie można było się rotować po X-ie i po Z-ie. Po Y-ku będziemy pewnie chcieli wprowadzać taką rotację, tak? No bo chociaż pewnie będziemy to robili ręcznie. Nie, dobra. Dajmy sobie tutaj, że blokujemy też rotację w Y. Jeszcze nie play, jeszcze save. Więc w tym momencie, jak dołączę sobie, zmienię sobie tutaj, poruszam się trochę, to widzicie, że już teraz ta kulka nam się nigdzie nie kołysze w żadną stronę, tak? Stoi sobie w miejscu. I jak widzicie, dotarliśmy do kulki. Jak klikam jeszcze raz, to wracamy na początek listy, tak? I ta lista nam się tutaj powtarza. Dobra. No to teraz zobaczmy, czy działa nam też drugi gracz, no bo w końcu tę obsługę też już mamy. No to klikam sobie G. I jak widzicie, powstał nam drugi gracz. Z racji tego, że ten nasz żółty kolega jest kolejny na liście, no to wskoczył nam on. Jak kliknę G, to widzicie, że mogę się przełączać tylko na jedną, jedyną dostępną postać w tym momencie, czyli na tego naszego jumpy, tak? I to by było to. No i jest ekstra. To teraz jeszcze mamy taki mały zgryz tutaj, bo nie zawsze nam działa skok. Ja teraz klikam skok i coś tutaj jest nie halo. No więc dlaczego jest nie halo? No dlatego, że bierzemy sobie środek, ale bierzemy sobie środek tego naszego playera. Teraz jakby rozwiązania są dwa. Albo od niego bezpośrednio sobie wychodzimy w dół i na sztywno wpisujemy coś tam. Albo sprawdzamy sobie zgodnie z modelem, od środka modelu sobie liczymy coś. Czy kod dziś będzie dostępny po streamie na Gicie albo gdzieś? Nie wrzucam jeszcze tych wszystkich kodów na Gita, ale nie robię tego trochę z premedytacją. Nie wrzucam na Gita kodu ze względu na to, że jeszcze też nie zrobiłem lekcji odnośnie obsługi Gita. Więc też nie wszyscy byliby w stanie sobie ten kod w całości pobrać. Natomiast oczywiście po lekcji też na moim blogu zawsze, jak umieszczam filmik, to tam też daję do pobrania całą paczkę, w której jest kod, w której jest w zasadzie wszystko to, co zrobiliśmy w trakcie lekcji. Także będziecie mogli sobie to zdecydowanie potem pobrać z mojego bloga. Link był na początku streama, ja go jeszcze na końcu oczywiście przytoczę. Dobra, wracając tutaj. Chcemy, żeby ta nasza postać brała ten cały nasz rejkaz i tak dalej, był brany jakby od środka licząc, powiedzmy sobie, ale tego naszego modelu i tak dalej. Więc musimy sobie trochę przerobić playable character. Wróćmy sobie do niego i co możemy tutaj zmienić, żeby było lepiej? No po pierwsze tak. W metodzie move if model równa się null, czyli jeśli modelu w ogóle nie ma,
lub player config jest nulem, no to return. Bo nie chcemy takiej sytuacji, w której odpali nam się, w której uruchomimy sobie postać, ona jeszcze nie ma, powiedzmy sobie, przez jakąś, powiedzmy, jedną klatkę nawet, nie ma modelu, czy nie ma player configu, więc nie chcemy tego mieć możliwości poruszania, chcemy uniknąć błędów, więc wrzucamy sobie coś takiego, tak? To możemy sobie też dać w klamry. Dobra. To pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, którą byśmy chcieli, no to chcemy tutaj faktycznie zrobić raycast, ale od tych konkretnych, dla tej konkretnej, dla tego konkretnego modelu. O, to jest to, czego szukałem. Dobra, przejdźmy sobie do setup character. Teraz pod model wpiszmy sobie y raycast offset, będzie się równało. To teraz będzie trochę ciekawe. Model transform get child 0. Dlaczego piszemy coś takiego? Bo chcemy dobrać się do dziecka naszego modelu. W jaki sposób? W taki sposób, że tutaj mamy naszego jumpy, tak? Więc to jest nasz model, a to jest jego dziecko, ten sphere, tak? I my chcemy się dostać dokładnie do tamtego obiektu. I teraz tutaj mamy już ten transform. I co my tutaj robimy? Robimy tutaj get component. Piszemy sobie collider, więc dobieramy się do collidera, jakikolwiek by on nie był, tak? Czy to będzie box, sphere, capsule, coś w tym stylu, nie ma to znaczenia. I teraz sobie tutaj dopisujemy sobie bounce, extends, y, czyli długość tych naszych, znaczy połowa, powiedzmy sobie, długości, po Y tego naszego collidera. I to jest to, co nas interesuje. I tutaj jeszcze możemy sobie dopisać minus 0,05F. Tak, żeby to jeszcze troszeczkę zoffsetować, żeby to nie było dokładnie w tym miejscu, tylko ciut nawet pod postacią. OK. Dobrze, to mamy to. I co jeszcze tutaj powinniśmy zrobić? Aha, teraz sam raycast nie chcemy z naszej pozycji, tylko chcemy go zrobić z pozycji właśnie tego naszego modelu. Czyli model transform get child 0 transform position. To nie jest do końca najbezpieczniejsza metoda, bo musimy oczywiście o tym pamiętać, że dokładnie tak jest skonstruowany nasz model i tak dalej. Ale w naszym tym konkretnym przypadku dokładnie tak działa, więc nie widzę przeszkód, żeby to dokładnie tak zostawić. OK. Dobrze, myślę, że to powinno poprawić trochę kwestie związane ze skakaniem na przykład. Tak, no nasza postać teraz podskakuje sobie tak, jak powinna. Ta też podskakuje tak, jak powinna. I ta też. Dobra. Mamy już te nasze postacie. Co teraz? Teraz potrzebujemy mieć jakiś kontroler dla naszej kamery i tych kamer chcemy mieć więcej. Dobra, to jak to robimy? Jak robimy ten split screen? Ten split screen to nic innego jak ograniczenie tej kamery, widoku z tej kamery, nie ściśnięcie tego, tylko ograniczenie, obcięcie fragmentu widoku i przesunięcie tego gdzieś. Jak wejdziecie sobie w komponent kamery, to mamy coś takiego jak viewport rect. Co to jest? Tutaj mamy współrzędne, są akurat 0, 0 i tutaj ustawiamy parametry od 0 do 1, tak? Czyli 0 to będzie, po x to będzie lewa krawędź ekranu, 1 to będzie prawa krawędź ekranu, no i z y to będzie dół i góra. W i h z kolei, no to będzie nasza szerokość i wysokość, tak? I też są, jak widzicie, 1, 1, no bo mamy wypełnienie całego ekranu na szerokość i na wysokość również. Co się stanie, jeżeli zmienię szerokość na 0,5? Jak widzicie, obraz jest teraz tylko na połowie. On nie jest rozciągnięty, nie jest ściśnięty, tylko jest
obcięty ten fragment. Jak widzicie tutaj, nie widzimy krawędzi teraz tego naszego muru, tak? A jak sobie wrócimy na jeden, no to to wszystko widzimy. Więc potrzebujemy mieć taką kamerę i potrzebujemy mieć drugą. Nazwijmy je sobie od razu player kamera, albo player 1 kamera i player 2 kamera. I teraz tę drugą w ogóle przesuńmy sobie w jakieś inne miejsce. Tak. Teraz przesuwa nam się ten obraz z tej kamery, bo no bo są dwie dokładnie w tym samym miejscu. Ale teraz tak, przesunęliśmy to sobie. OK. Nawet dosuńmy tak, żeby o, było widać te schodki na przykład tutaj. I teraz co z tym zrobimy? Dla drugiego gracza przesuniemy to w X o pół. Jak widzicie, tutaj jest nawet taka wyraźna linia. Mamy w tym momencie dwie kamery, które wyświetlają zupełnie inny obraz. Jeszcze dla lepszego zwizualizowania ja tę kamerę obrócę nam w jakieś inne miejsce, tak? O. I widzicie, ruszam tylko tą kamerą i jak widać, wszystko się rusza tylko po prawej stronie ekranu. Dobra, to teraz jak to zrobić, żeby grając jednym graczem, w zasadzie tu dokładnie będziemy chcieli odwrotnej sytuacji, ten player drugi będzie po lewej stronie, bo ma klawiaturę po lewej stronie i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Dobra, cofnijmy sobie to do początkowych wartości, wyłączmy obiekt tej kamery drugiej i ten pierwszy też wróćmy sobie do podstawowych wartości. Dobra. To teraz chcemy to wszystko zrealizować z kodu. I oczywiście chcemy przypiąć kamery też do graczy, a że ci gracze dopiero będą powstawać i chcemy, żeby te kamery się poruszały za nimi, no to trzeba je w jakiś sposób tam wymyślić, tak? No więc napiszmy sobie najpierw kamera controller. Zróbmy sobie w menadżerach kamera controller. I teraz do obu kamer możemy je obie zaznaczyć, dajemy add component, kamera controller. No i przypinamy sobie to. Otwieramy sobie ten skrypt. Co robimy z tym naszym kamera kontrolerem? Potrzebujemy kilku rzeczy. Potrzebujemy mieć offset, czyli jakieś ustawienie względem naszych postaci. Więc piszemy sobie serialize field, private, vector, 3 offset. Kolejna rzecz. Serialize field private float smoothing, czyli wprowadzimy sobie taką płynność tej kamery poruszania za naszą postacią. Dalej, serialize field, piszemy sobie private float rect change time, bo będziemy chcieli sobie nawet troszeczkę zanimować to przesunięcie tej kamery, tak? Żebyśmy to widzieli w jakiś taki fajniejszy, ładny sposób, żeby ten obraz nam tak nie skakał. I serialize. Nie, to już nie. Dobra, ok. teraz tak, private, właśnie. Private, transform, target. Czyli na co nasza kamera będzie się patrzeć, za czym ma podążać. I private, kamera, kamera. Czyli referencja do faktycznego komponentu kamery. Więc tak, private void start. W starcie wpiszemy sobie kamera, get component, kamera, po prostu. I teraz public void setup target, transform target. I tutaj wpisujemy this target, co oznacza, że to jest ten target, dokładnie, równa się ten target, który podajemy w parametrze. Teraz kolejna rzecz to ustawienie tego naszego rectu, tego naszego widoku kamery, czyli public void setup rect. No i wpisujemy sobie rect i możemy wpisać sobie jeszcze bool animate i równa się true, tak? Czyli jakby domyślnie chcemy, żeby nam się to zanimowało, ale jeżeli byśmy chcieli, żeby to było jednak takie przeskakujące, no to możemy to zmienić. Więc
Teraz jeszcze bardzo istotna rzecz, czyli może być tak, że ten setup projekt nam się odpali, powiedzmy, klatkę szybciej niż w ogóle start, tak? Nie wiem, w awake'u, w jakiś sposób. Więc chcemy sprawdzić, czy kamera przypadkiem nie jest nulem. I w kamera jest nulem, to kamera get component kamera. Tym samym w zasadzie moglibyśmy ten start stąd sobie wywalić. Tak też zróbmy. Skoro będziemy go setupować, to ok, niech będzie tak. Teraz tak, if animate, to coś tutaj zrobimy, a w przeciwnym wypadku po prostu weźmiemy kamera rect i wpiszemy rect, tak? Czyli jeżeli będziemy chcieli coś tam zanimować, no to wymyślimy sobie zaraz metodę, która będzie to robić. Ale jeżeli nie, no to chcemy po prostu zmienić ten rect. Najpierw sprawdźmy sobie to. W jaki sposób będziemy to w ogóle definiować? Więc przejdźmy sobie najpierw do input configu. Chcemy w input configu wiedzieć, że gracz o konkretnym sterowaniu ma mieć swoją kamerę ustawioną w jakiś tam konkretny sposób. Więc tutaj też możemy sobie zrobić header. Kamera rect for multiplayer. Bo jeżeli to nie jest multiplayer, no to będzie ustawiona domyślnie, tak jak jest, na cały ekran, tak? Ale w przeciwnym wypadku chcemy mieć jakiś private rect camera viewport rect. I oczywiście na dole chcemy się do tego też dostać. Public rect camera viewport. Kamera, kamera viewport rect, w ten sposób. Dobra, i teraz co z tym robimy sobie dalej? Przechodzimy sobie do naszego menadżera, Players Config Manager, i musimy do niego wpisać te nasze dwie kamery, a dokładnie ich kontrolery. Serialize field, private, kamera, controller, player 1 kamera i serialize field private kamera controller player 2 kamera. Tak jak mówiłem na początku, zakładamy, że graczy będzie tylko dwóch na razie. Stąd też tylko dwie kamery. Gdyby chcieć mieć więcej tych graczy, no wtedy musielibyśmy pomyśleć już o jakimś fajnym sposobie na instancjonowanie kamer i tak dalej, żeby to miało jakieś tam bardziej ręce i nogi. Zakładamy, że jest tylko dwóch, nie rozszerzamy tego na razie, zostawiamy to jak jest. Dobrze, więc co musimy zrobić tutaj? Tu musimy sobie napisać metodę, która będzie nam zmieniała te kamery. Private void i wpiszmy sobie setup cameras. I teraz tak, mamy dwa przypadki. Przypadek pierwszy to jest, że nie mamy żadnego gracza na scenie, albo jest tylko jeden gracz. A drugi przypadek to jest to, że mamy więcej niż jednego gracza. I od tego przypadku sobie zacznijmy. If players count jest większe niż jeden, to coś tam. Else coś tam innego. I teraz tak, piszemy sobie tutaj, że jeżeli ta liczba graczy jest większa, to chcemy włączyć najpierw drugą kamerę. Tak, włączamy sobie drugą kamerę. I teraz player one kamera kropka setup rect będzie input configs od 0. Kamera viewport, drugi gracz z kolei, czyli ten, który będzie po naszej lewej stronie, setup rect, input configs 1, kamera viewport. I teraz dla nich jeszcze też musimy ustawić od razu target, czyli co mają śledzić. Player 1 kamera, setup target. I tutaj musimy podać players input configs od 0
transform. I dokładnie ta sama sytuacja, tylko że dla gracza drugiego, czyli player 2 kamera i input config z indeksem 1. Super. Czyli już ustawienie kamer dla większej ilości graczy mamy zrobione. No to teraz, co jeżeli graczy faktycznie jest tylko jeden? Po pierwsze, wyłączamy drugą kamerę. W ten sposób. Wyłączamy całkowicie GameObject. I teraz tak. Player 1 kamera, setup rect. I tutaj wpiszemy sobie tę wartość na sztywno, tak jak ona powinna być. New rect. Czyli teraz jest to 0,0, no bo pozycję mamy 0,0, x, y. I piszemy sobie 1 na szerokość, 1 na wysokość. Tak, czyli wypełniamy cały ekran. I player 1, kamera, setup target. I bierzemy pierwszego, który jest, no bo nie wiemy, czy został gracz pierwszy, czy został gracz z inputem drugim, tak? Któryś z nich może być, no bo możemy wejść do gry jako gracz drugi na przykład i to będzie nasz pojedynczy gracz w trybie single playerowym, powiedzmy, tak? Więc teraz sobie napiszmy, że jest to players first, czyli pierwszy, który nam się pojawi, jego value transform. Co to znaczy? To znaczy, że bierzemy sobie value, to będzie ten nasz playable character, no i jego transform, tak? To jest dokładnie to samo co tutaj, tylko że tutaj pobieramy go jako ten first, tak? Więc nie wiemy dokładnie jaki jest indeks i tak dalej, więc no musimy to zrobić w ten sposób. I co jeszcze robimy? Ustawiamy sobie też... Aha, tu w setup rect jeszcze byśmy chcieli, na razie przynajmniej, dać sobie bez animacji, tak? To samo się będzie tyczyło w tych dwóch miejscach. Bo jeszcze nie mamy tego zanimowanego w żaden sposób, nie mamy tego wymyślonego, więc na razie chcemy tak. I teraz, jeżeli już kamera drugiego gracza jest wyłączona, to od razu też szybko, bez żadnej animacji, chcemy zmienić ten rect z powrotem na ten podstawowy, tak? Czyli 0011. I też dajemy sobie false, bo bez animacji. Dlaczego tak? No bo potem jak się pojawi, to chcemy to zanimować, a chcemy to zanimować od podstawowej pozycji. Dobrze, zapisujemy i teraz jeszcze musimy to wywołać. Wywołujemy to w dwóch miejscach. Wywołujemy to dokładnie wtedy, kiedy mamy join, tak? Czyli dołączamy gracza, więc robimy sobie tutaj setup cameras i to samo musimy zrobić na odłączenie gracza. Tak, no bo odłączył się jeden i chcemy mieć cały ekran dla jednego gracza, tak? Jednego z tych dwóch. Tak, i to powinno nam załatwić sprawę. To zobaczmy. Zobaczmy, czy to się zgadza. Mamy sobie tutaj gracza pierwszego. Ups. Coś tutaj nam nie wskoczyło. Object reference, ten instance, zaraz zobaczmy. Aha, no tak, oczywiście. Chciałem tutaj wpisać kamery, ale nie mamy ich przypisanych tutaj. Musimy sobie oczywiście podać do nich referencje. Co przypomina mi tylko jeszcze jednej rzeczy. Nie ustawiliśmy tych transformów, znaczy tych rectów tutaj. No to się zastanówmy, jak to ma wyglądać. Skoro gracz pierwszy siedzi po prawej stronie, to chcemy, żeby jego X zaczynał się w połowie ekranu. Tak, wysokość ma być 1, no i szerokość ma być tylko pół. Dla drugiego gracza z kolei on ma 0,0, no bo zaczyna się przy lewej krawędzi. Wysokość ma być 1 i tutaj też ma być pół. Tak, w ten sposób. I dajemy sobie play. Wrzuciłem sobie tego gracza. Jak widzicie, kamera jest. Co prawda jeszcze za nim nie podąża, ale już jest. Ustawię sobie tego gracza tutaj. Powiedzmy, a niech będzie w ten sposób. Dobra, niech będzie coś takiego. Teraz jest drugi gracz. Drugi gracz, który jest tutaj. To, co się tutaj cały czas wysypuje w tym momencie, to mamy dwa audio listenery.
To nie jest pożądana sytuacja, bo to znaczy, że dwie kamery teraz słuchają, słuchają audio. Więc cofnijmy się jeszcze i w drugiej kamerze wyłączmy ten listener, tak? Czyli jakby dźwięk będzie zbierany i położenie dźwięków będzie zbierane tylko na podstawie widoku z pierwszej kamery. To oczywiście można sobie jakoś tam inaczej troszeczkę rozwiązać, ale na razie coś takiego, żeby nam się tutaj cały czas nie pojawił ten komunikat. Dobra, więc dajemy sobie o, przesunę sobie to, damy sobie tutaj tak. I teraz przejdę tym graczem, może zmienię mu postać przy okazji. Tak, przesuwam się tutaj na prawo, bardzo na prawo. O, i ta postać mi się tutaj pojawiła. Dobra, jak widzicie, poruszamy sobie nimi, wychodzę poza krawędzi, dobra, jest ok, tak? Tylko że to nie jest do końca to, co my byśmy chcieli, tak? Chcemy, żeby ta kamera od razu nam dotarła do tej naszej postaci, gdziekolwiek ona by nie była. I chcemy, żeby ta kamera się poruszała oczywiście za naszą postacią. Co robimy? Przechodzimy sobie z powrotem do kamera kontrolera i no musimy jakoś zrobić śledzenie tego naszego celu. W jaki sposób będziemy go sobie śledzić? No właśnie. Doskonałe pytanie. Potrzebujemy to robić w fixed update'cie, tak? Czyli dlaczego w fixed update'cie? Ponieważ poruszamy postacią w fixed update'cie. Więc żeby mieć synchronizację obrazu z ruchem, żeby nie było takiego efektu szarpania, ja wam go zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda, to chcemy to robić w fixed update'cie. If target nie równa się 0, czyli jeżeli jakiś cel mamy w ogóle, no to transform position będzie się równało vector 3 slurp, czyli chcemy zmierzać do tego naszego obiektu w czasie, do jakiejś tam nowej pozycji. I teraz piszemy sobie transform position jako pozycja bazowa. Potem mamy target position plus offset, tak, czyli docieramy do tej pozycji naszego gracza, tak, do pozycji naszej postaci, plus jakiś założony wcześniej offset. I teraz poruszamy się tam w czasie time, delta time, oczywiście, razy smoothing. Czyli odpowiednio szybko. Ok, to już nam załatwia sprawę tego, w jaki sposób nasza kamera się porusza. I teraz obiecałem, to pokazuję. Teraz się jeszcze nie będzie poruszała. Dlaczego? Nie mamy ustawionych żadnych tutaj parametrów. Co by było dobrymi parametrami? Może tak, dla obu od razu, zwróćcie uwagę, wpisuję to dla obu. Offset, dajmy sobie na 9 po Y, albo może 6 i 9, minus 9 po Z. Smoothing ustawmy sobie całkiem spory, żeby ta kamera się tam nie wlekła za tą postacią, tylko była taka płynna, ale jednak miała jakiś tam lekki zapasik. Wpiszmy sobie tutaj, nie wiem, 15, coś takiego. Rect change time, to będzie nam potrzebne potem. Od razu możemy wpisać pół. Dobra. I to chyba będzie w miarę dobra pozycja, chociaż jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Musimy pochylić trochę te kamery, bo jak ja teraz sfokusuję się, podjadę sobie tym na wysokość 9 i oddalę się o minus 9 od tej mojej postaci, to ta kamera wyjdzie tutaj, ja nie będę tej postaci w ogóle widział. Więc w obu przypadkach zmieńmy sobie od razu rotację, tu po Y 0, a po X zmieńmy to na jakieś 40. To powinno nam zrobić robotę. I tym samym jeszcze kamerę drugą też tutaj możemy wyzerować po X. Dobra. To powinno być mniej więcej to. I jak damy sobie play, dołączę graczem. O, i widzicie, teraz tak. Pozycja tej kamery od razu się ustawiła, tak? Na 6, minus 9 i jakiś tam X, tak?
I jak widzicie, kamera dokładnie za mną podąża. Tak? Dlatego widać takie. To nie jest tak, że ta postać się porusza trochę do przodu, trochę do tyłu. To kamera dopiero nadąża za postacią. Stąd też mamy takie ciekawe wrażenie. No ale obiecałem, to pokazuję. Jeżeli to byłby update, a my się poruszamy w fixed update'cie, to znaczy się, że ten ruch byłby zdesynchronizowany, tak? Kamera się rusza bez synchronizacji z obiektem, więc patrzcie, że teraz jest takie szarpanie. Wszystko dzieje się tak naprawdę płynnie, tak? W sensie kamera się porusza płynnie, teoretycznie, i tutaj ten obiekt się porusza płynnie, ale to wszystko jednak szarpie, tak? Dlatego tutaj musimy sobie ustawić fixed update. Dobrze. No i teraz punkt kulminacyjny. Co się stanie, jak będziemy mieli dwie postacie, tak? Mamy sobie pierwszą postać. W sumie moglibyśmy jeszcze popracować nad tym kątem tutaj. Niech to będzie 30. Wydaje mi się, że to zrobi trochę lepsze wrażenie głębi. Tak, zdecydowanie lepiej. Tak, mamy sobie jakąś tam postać, ona sobie coś tam hopsa. I okej, kamera się oczywiście za tym wszystkim porusza. No i teoretycznie jest okej. No to dołączam drugą postać, którą też się mogę poruszać. I jak widzicie, kamera jest podzielona elegancko. Zaraz możemy wejść w obszar widzenia tamtej kamery, o. Czyli widzimy, że wszystko tutaj działa tak, jak powinno, tak? Tą postacią możemy przesunąć nawet tą wcześniejszą, tak? Okej, no to sprawdźmy, czy się to w ogóle da. Czy coś się da tutaj poprzechodzić. Chcemy się dostać na drugą stronę. Wiem, czego jeszcze nie zrobiłem. Tutaj, jak macie te platformy, teraz nie możemy na nich skakać. Dlaczego? Bo w levelu, jak przejdziecie sobie do platforms, to one wszystkie powinny mieć layer ground. Yes, change children too. I to też możemy sobie zapisać w prefabie. Dobra. Teraz, jak sobie dołączymy do gry, tak? Tą postacią na przykład, o, przeskoczę sobie tu, przebiegnę czerwonym, bo będzie szybciej, teraz się przełączę na tego hopsającego, wskakuję tutaj, wskakuję sobie tu, no i teraz rozpędzam się i staram się przeskoczyć dziurę, przeskoczyłem, super. I co się teraz stanie, jeżeli tutaj wpadnę? Zadziałał skrypt, który mnie przenosi oczywiście na początek. Te skrypty dodatkowe za chwilę omówię, bo powiedzmy sobie, że prawie mamy zakończoną główną część, tak? Czyli split screen mamy zrobiony, tak? No bo gdziekolwiek byśmy nie byli, to tutaj wszystko gra, tak? Wszystko nam funkcjonuje tak, jak powinno. Tylko że teraz jeszcze byśmy chcieli, żeby ten obraz nam się ładnie tutaj przesuwał. No więc jak to robimy? Musimy sobie zrobić coś, co już robiliśmy wcześniej. Zrobimy sobie taką prostą animację, wykorzystując do tego celu korutyny. I ta animacja będzie taka prosta, liniowa. Ok, więc if animate i w tym miejscu najpierw chcemy zatrzymać wszystkie korutyny, które by się działy. Niech nagle przestaną. I chcemy wystartować korutynę, dajmy jej change rect i podamy jej rect. Ale tej korutyny jeszcze nie ma, więc stwórzmy private i enumerator change rect w ten sposób. Ok, no i co? Potrzebujemy tak, float elapsed równa się 0. Czyli ile czasu upłynęło. I teraz while elapsed jest mniejsze od czegoś, co wcześniej nazwaliśmy sobie rect change time, no to ta pętla ma się dziać, tak? Yield return null na samym jej końcu. Tutaj też dodamy sobie od razu elapsed plus równa się
time delta time. W ten sposób. OK. Na razie ta korutyna wystartuje, ten czas się odmierzy, zakończy się działanie korutyny. To by było na tyle. No ale chcemy zmienić te właściwości, oczywiście, tak? Chcemy zmienić ten camera rect. Więc najpierw sobie go skopiujmy i na sam koniec, niezależnie od wszystkiego, bo to z tym też może być różnie, tak? Ta wartość może nam nie wskoczyć do tej docelowej. Chcemy wpisać ją na samym końcu jako ta docelowa. Jednocześnie tutaj chcemy ją zmieniać w jakiś tam płynny sposób. Problem z rectem jest taki, że nie możemy go wprost lerpować w jakiś tam sposób, więc musimy znaleźć na to inny sposób. Z czego składa się rect? Rect, jak sobie stworzymy nowy rect, to jak popatrzycie, to albo może być nowy stworzony z jakiegoś już istniejącego, albo może być to stworzony z dwóch wektorów, albo ze wszystkich składowych osobno. My chcemy mieć dwa wektory, pozycję i rozmiar, tak? I to te wektory najpierw będziemy lerpować, a potem ich wartość będziemy wpisywali dopiero do naszego rektu. No niestety jest to dosyć droga naokoło, ale, ale działa i to działa całkiem ładnie. Piszmy sobie tak, wektor 2, pos, new, wektor 2 i teraz piszemy sobie rect x, rect y. Czyli wpisujemy sobie pozycję z tego rectu, który przyjmujemy, tego docelowego. Wektor 2, size, new, wektor 2, rect with, rect height. W ten sposób. Dobra, to już wiemy. I teraz potrzebujemy wiedzieć, jaki jest aktualny current, jakiś tam position, tak? Czyli jak jest nasz aktualny rect. Więc wpisujemy sobie wektor 2 current pos, to będzie new wektor 2 i teraz skąd to wziąć? Kamera rect x i kamera rect y. I to samo robimy dla aktualnego rozmiaru, current size, new, vector 2, camera, rect, with, camera, rect, height. Ok, co mamy dalej? Jeżeli mamy te parametry zapisane, no to teraz musimy sobie stworzyć nowy parametr zależny od czasu, czyli ten nasz lerp, tak? Vector 2, new, pause, czyli jakaś tymczasowa ta pozycja, to będzie wektor 2 lerp current pos, czyli jaka jest aktualna wartość, ta do której zmierzamy to pos i elapsed, czyli punkt w czasie przez rect change time, tak? Czyli wartość od 0 do 1. Na początku to będzie 0, a jak już nam ten elapsed wzrośnie odpowiednio, to będzie 1 albo trochę więcej niż 1. Co oczywiście się nigdy nie wydarzy, nigdy nie będzie większe niż jeden, bo tutaj jak się doda, to w tym momencie wyjdziemy z pętli. I wtedy potrzebujemy wpisać dokładną wartość, tak? Nie jakąś tam jeszcze większą, powiedzmy sobie, czy mniejszą, tylko dokładnie tę, o którą nam chodzi. Dlatego też ta linia jest bardzo istotna. Wektor 2, new size. I tu robimy dokładnie to samo, tylko wpisujemy sobie size i tutaj wpisujemy sobie size. Dobrze, i teraz chcemy to jeszcze wpisać do camera rect równa się new rect i wpisujemy sobie new pos i new size w ten sposób. Ok. To jeszcze, żebyśmy mogli już to zanimować, na pewno, to musimy przejść do menadżera z powrotem. I teraz tutaj te false'y wszystkie musimy sobie stąd usunąć. Moglibyśmy tutaj wpisać jawnie true, ale nie ma takiej potrzeby, bo wartością domyślną w tym miejscu jest true. Więc jeżeli nic nie wpiszemy, to zostanie z automatu wpisane true. Tutaj natomiast chcemy zostawić sobie ten false, bo dlaczego? Dlatego, że ten obiekt nasz, tego drugiego playera, ta kamera jest wyłączona, więc na wyłączonym obiekcie nie możemy uruchomić korutyny.
Dlatego chcemy to zrobić instant. Poza tym obiekt jest wyłączony, więc nie mamy już widoku z tej kamery, nie potrzebujemy tego animować. Dobrze, mamy to. Teraz włączmy sobie. OK, tu się nic nie dzieje, odsunę sobie te posty trochę na bok, żeby to wszystko było ładnie widać. I teraz dołączam drugą postać i jak widzicie, ten obraz nam tutaj od razu wjechał, tak? I to by było w zasadzie na tyle. No w sumie jeszcze nie sprawdziliśmy tylko jednej rzeczy. Nie sprawdziliśmy, czy działa nasz disconnect. No więc klikam backspace i jak widzicie, zostałem tylko z graczem drugim. Natomiast została do niego podpięta kamera pierwsza. Tak? I teraz jak dopnę sobie gracza pierwszego, to tutaj wszystko działa tak jak powinno, tak? Kamery są oczywiście podpięte te, które powinny być. Teraz tutaj klikam sobie tab, to mi znika. O. Oczywiście tutaj można by było jeszcze popracować nad takimi rzeczami jak wjazd, z której strony to się dzieje, tak? I że moglibyśmy w zasadzie tę kamerę robić od zera. W sumie moglibyśmy jeszcze spróbować coś takiego zrobić. Czyli szerokość tutaj niech będzie sobie 0. I to od niej będziemy sobie animować i tutaj też ustawimy sobie szerokość na 0. I zobaczmy teraz, czy to nam się dobrze zgra. Jak damy sobie O, G. Tak, ta kamera teraz, jak widzicie, wjeżdża nam od lewej strony, dzięki czemu też nie nasuwa nam się ten obraz przy okazji na obraz gracza pierwszego, tak? Jak usunę, o, to wszystko nam wjeżdża i wyjeżdża tak, jak powinno, tak? I tym samym, jeżeli o, tutaj będzie ten przeskok, tak? Dlaczego ten przeskok będzie? No bo przełączamy jednocześnie kamerę z jej pozycję, dokładnie, z pierwszego gracza na drugiego, tak? Ale to akurat nie ma większego znaczenia. Okej, okay. Czyli to mamy załatwione. To jeszcze teraz szybciutko, co się dzieje w tym całym kodzie, który gdzieś tam dołączyłem. Dobrze, przejdźmy sobie tak, tutaj mamy environment. Co się dzieje w poszczególnych klasach, żebyście to po prostu wiedzieli. To już jakby główną część lekcji mamy za sobą, wszystko nam funkcjonuje tak, jak powinno, więc szybkie tylko omówienie jeszcze, co się dzieje. Door. Door to są jakieś drzwi, które mają opening time, tak, czyli będą się otwierały w jakimś czasie, mają kąt, w którym są zamknięte, kąt, w którym są otwarte, no i zmienna, czy są otwarte, czy są też zamknięte. Mają metodę use, którą jak użyjemy, no to jeżeli nie są, jeżeli są zamknięte, no to chcemy obracać te drzwi do kąta otwarcia i jeżeli są otwarte, to chcemy je obracać do kąta zamknięcia. No i tutaj mamy całą korutynę, która nam tym wszystkim kręci, tak? Trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że będzie się nam kręcił cały obiekt, więc dobrze, jeżeli ten obiekt ma... Jak widzicie, tutaj mam sobie ten door element, ale same drzwi mają swoją oś obrotu w tym miejscu, tak? To jest przesunięcie po prostu tego obiektu po x względem parenta. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy tę płytę tutaj, te wgłębienie. Jeżeli jakaś nasza postać tam wleci, to mamy jakiś respawner. Co się w nim dzieje? Bardzo prosto. On collision enter. To, cokolwiek by tam nie wpadło, zostanie przeniesione na pozycję 0. Tyle. To się nic, naprawdę nic trudnego się nie wydarza. Kolejna rzecz. Co my tutaj jeszcze mamy? Dalej mamy usable. No i usable to jest po prostu klasa abstrakcyjna, która ma dwie metody do zaimplementowania. Use i use z jakąś tam wartością. Tak? Dalej mamy sobie... push button, on dziedziczy po usable, no i ma tutaj override metody use i robi on use action, jeżeli jakieś istnieje, to jest invoke. I to jest ciekawe, bo tutaj mamy coś, co nazywa się unity event. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz do wykorzystania. Co można z tym zrobić?
Spójrzmy sobie tak, jak to wygląda. To jest ten nasz przycisk. To małe czerwone coś. I teraz, jak widzicie, tutaj jest coś, co się nazywa on use action, czyli jest akcja, którą możemy podpiąć, tak? Jeżeli sobie tutaj to wyrzucę, o, to na dzień dobry by wyglądało tak. Teraz muszę sobie coś tutaj dodać, dodaję sobie tutaj moje drzwi, szukam sobie skryptu, który jest przypięty do tych drzwi, tak? I daję sobie use w ten sposób. Więc tutaj, jak widzicie, jest mega fajne wykorzystywanie czegoś takiego, że chcemy mieć jakiś obiekt, który możemy używać, ale nie wiemy, co ma być użyte, więc wrzucamy sobie coś takiego, przeciągamy inny obiekt, który ma być użyty i już. Tak? Nie musimy tego nigdzie zaszywać w kodzie. Dobrze. I jeżeli właśnie jest podpięta jakaś akcja, to zostanie ona wywołana poprzez ten invoke. Tutaj jest znak zapytania, no bo jeżeli, bo to jest od razu sprawdzenie, czy to nie jest nulem. No bo jeżeli nie ma żadnej akcji, no to nie chcemy tego wywoływać, tak? Dobrze. I teraz tak, kolejna klasa to jest push step. To jest bardzo podobna rzecz i tutaj właśnie wcześniej sobie wyłączyliśmy ten nasz playable character. I teraz tutaj, o, odkomentujemy to sobie. On collision enter, sprawdzamy, czy to, co weszło, to jest gracz. Jeżeli to, co weszło, to jest gracz, no to chcemy użyć z wykorzystaniem jakiejś siły tego gracza. Czyli chcemy sprawdzić, czy ten gracz jest odpowiednio silny, żeby to nacisnąć. Tak? Jeżeli potrzebna siła, którą zresztą mamy tutaj, jest mniejsza niż ta wartość, którą dostarczamy poprzez gracza, tak? No to wywołujemy też ten on use action, czyli dokładnie to samo, co mieliśmy w przypadku przycisku. I teraz ten push step ma ten nasz button, tak? I tutaj możemy sobie wpisać needed strength, jakąś tam wartość, tak? Dajmy sobie, nie wiem, 7. Teraz mieliście domyślnie 8. Chyba powinno być ok, bo też 8 wpisaliśmy temu naszemu strongi. Dobra. I teraz chyba jest już ostatnia klasa do pokazania. Tak, show up object. To jest też całkiem fajna rzecz, czyli mamy time to disappear, czyli ile czasu będzie trwało znikanie obiektu. Jest jakiś obiekt, który chcemy pokazać lub też schować. No i mamy metodę activate, czyli ta metoda będzie wykonywana kiedyś tam, powiedzmy sobie, tak? Czyli możemy ją przypisać z zewnątrz, jej wywołanie oczywiście. I startujemy sobie korutynę, która odlicza nam czas. I na dzień dobry pojawiamy sobie obiekt i po jakimś czasie znikamy ten obiekt. Bardzo prosta rzecz. To dobra, to jak to funkcjonuje? Nie mam żadnego końca poziomu, ale zakładam, że powiedzmy chcielibyśmy wszystkimi postaciami, które mamy dostępne na dwóch graczy, przejść sobie w to miejsce. Tak? No to jak to zrobić? No możemy zrobić to sprytnie. Tak? Wchodzimy sobie pierwszym graczem do gry, drugim sobie też wchodzimy od razu. Więc nasz pierwszy gracz leci i myśli, o, są jakieś schody, no to spróbuję na nie wskoczyć. No tym nie wskoczę, nie ma opcji. Wiem, że jak wejdę w dół, no to mnie zrespawnuje. No to może tym. No i świetnie, tak? Mam sobie tutaj jakieś platformy do pokonania. Dopiero z tych platform, jak przejdę, jakbym jeszcze wyskoczył, to może by się udało. Tak, no ale jakby... O, przejdźmy sobie szybciej. Cyk, 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 cyk. Dobra. I hopsa, wskakujemy sobie na te platformy. Raz jeszcze. Znów źle, znów nie wyskoczyłem. Nie jest takie wcale proste, szczerze mówiąc. A chyba trzeba po prostu stanąć na krawędzi. O, jak się wyskoczy. Super, przeskoczyłem, tak? Teraz mogę się przesunąć tą postacią. Ok. I co się tutaj wydarza? Tu się jeszcze nie wydarza nic, bo nie wiemy, jak tego użyć. I to jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy sobie na szybko dopisać w playable character. Jeszcze mamy coś takiego, co będzie się nazywało try use. Wiem, że czas już nam się praktycznie kończy, ale to jest naprawdę ostatnia rzecz, żeby to wszystko zadziałało. Wpiszmy sobie od razu w fix update try use i dopiszmy sobie taką metodę. Private void try use. I co się tutaj dzieje? Teraz tak. Tutaj potrzebujemy wiedzieć właśnie na jakiej jesteśmy wysokości, a więc jeżeli potrzebujemy to potrzebujemy mieć model. Więc piszemy sobie var model transform, żebyśmy sobie to od razu wpisali. Model transform
getChild 0, transform. I teraz raycast heat, heat. Czyli będziemy chcieli pobrać informacje o tym, w co trafiliśmy. If physics raycast, i teraz mamy sobie model transform position, i teraz model transform forward, tak, czyli chcemy sprawdzać w przód, robimy sobie out heat, bo chcemy wyciągnąć informację o tym, w co trafiliśmy, no i chcemy wiedzieć, na jak daleko mamy rzucić raycast, no powiedzmy na pół jednostki. No i teraz var usable, to się będzie równało hit, transform, get, nie child, tylko get component, usable. Tak, niezależnie od tego, jaki to jest usable, czy to będzie przycisk, czy to będzie cokolwiek innego, chcemy mieć coś takiego. I teraz if usable nie równa się null, czyli jeżeli na pewno trafiliśmy w ten usable, and input config special, no to usable use lub też usable use z parametrem, tak? Czyli player config, i tutaj dajmy sobie, że chcemy tego użyć z jakąś tam siłą, na przykład, bo dlaczego nie? I ok. I teraz z takim czymś już możemy sobie tutaj z powrotem wrócić. Ja sobie stworzę szybko tą postać. Powiedzmy sobie, że przeniosę ją sobie. Dobra, może bezpiecznie będzie tak. Hopsa, dobra, przeskoczyłem. I teraz podchodzę sobie do tego czerwonego guziczka. Teraz jak sobie kliknę to, co miało być przyciskiem używania, czyli K, to jak widzicie, otwierają się tutaj i zamykają się te drzwi. Dobra, to dołączmy sobie drugiego gracza. Tutaj możemy sobie też zmienić tę postać. I teraz... dobra, podbiegnijmy tym. I tu sobie wskakujemy i nic się nie dzieje. Ale jeżeli zmienimy sobie tutaj postać na tę ciężką, to widzicie, że coś nam się tutaj pojawiło i zniknęło, tak? Jak podskoczę... W zasadzie tutaj nie podskoczę, bo oczywiście nie mogę na tej płycie skakać, bo nie jest na odpowiedniej warstwie. Ale jak sobie wejdę tutaj... hopla, chodź, wskakuj. Dobra. O, to teraz miałem tę szansę, żeby tam gdzieś przelecieć. No i mam dwie moje obie postacie oczywiście w odpowiednim miejscu, tak? Mogę nawet wejść tą postacią za te drzwi, tak? A drugą być śmieszkiem, i sobie te drzwi tutaj wyłączyć, tak? Zamknąć je. Jednocześnie, no, tą postacią sobie gdzieś tam poruszam i wszystko jest ok. Kamera co prawda przechodzi nam przez drzwi. No ale dobra. To by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że to wszystko było dla was w miarę jasne i nie mieliście problemu z tym, żeby złapać, co jest co. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do kontaktu, maila macie na dole. Ponadto zapraszam oczywiście na mojego bloga. Tam też jest alternatywny mail, na który również do mnie możecie pisać. Zapraszam, jak już oglądacie to na YouTubie, do tego, żeby zostawić suba, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, bo chętnie czytam i odpisuję też na te wasze komentarze. Czytam, kliknijcie sobie w ten dzwoneczek, bo to też wam da oczywiście informację, że pojawiło się coś nowego. Zachęcam was oczywiście do tego, żeby odwiedzać też naszą grupę na Facebooku, do której link zresztą, o, podaję tutaj, jest, dobra. To jest grupa oczywiście z TSG Class, tam się pojawiają informacje na bieżąco o aktualnych kursach, które się dzieją, co się będzie działo powiedzmy danego dnia i tak dalej. Tam wszystkie informacje na pewno znajdziecie. Ja tam też publikuję wcześniej odpowiednio link do pobrania sobie projektu, więc tam też wcześniej będziecie się mogli przygotować do zajęć. Cóż,
Dziękuję Wam niezmiernie za dzisiaj. Jeżeli macie oczywiście jeszcze jakieś pytania i tak dalej, ja przez chwilę jeszcze na Twitchu zostanę, na czacie będziecie mogli mnie złapać. Także co, trzymajcie się i widzimy się w przyszłym tygodniu. Chyba w środę, ale nie jestem pewien. Także na pewno zaglądajcie sobie tutaj na grupę. Na grupie na pewno będzie informacja o tym, kiedy kolejny stream się pojawi. Trzymajcie się, miło było i do zobaczenia następnym razem.